gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Słuchajcie, my już zaczęliśmy nagrywać ten quiz. Już tutaj wszystko było. Już zaczęliśmy prawie do pytań przychodzić i okazało się, że już Wojtek jest wielkim poszkodowanym, bo wysunął się na prowadzenie moralne. Ale pięknie śpiewał. Możesz, a ty też pięknie śpiewałeś. Możesz ty. Ale ty zwróciłeś uwagę na gestykulację, żeby... To jest program quiz. Będziemy dzisiaj quizować i chciałbym raz jeszcze u gości wywołać taką reakcję, ale chyba tego nie zrobię, bo już to pokazywałem im na poprzednim nagraniu, kiedy coś się zepsuło. No? Jak się czujesz na miejscu Pawła Paczuła? No, trzeba powiedzieć, że to miejsce jest takie, wiesz, są takie duże buty, w które gorące trzeba gorące krzesło, tak zwane. Gorące. Jak w Big Brotherze. Tam tutaj... jakieś spięcia czujesz na tym krześle? Nie czuję spięć, ale czuję, jak moje IQ ulatuje z każdą minutą tego programu. Trzeba szybko musimy to robić dzisiaj. No, ja mam o tyle problem, że z bardzo niskiego pułapu startuję, więc za chwilę nie zostaje mi żadna szara komórka. To jest pewien problem. Nie, no ale spokojnie, no jakby co to tutaj, my też nie mamy, może możemy zrobić, każdy jakby... z osobna z nas może nie ma też zbyt wiele, ale razem do kupy to jest... Słuchaj, możemy zrobić człowieka. Lotnego prowadzącego. No to jak będzie potrzeba, zmieniać. To ja będę prosił. Ale czekaj, bo powiedziałem gorące krzesła i mi się teraz chyba pomyliło, to było w barze chyba, nie w Big Brotherze, pamiętacie? Taki program bar? Był, bar. Świetny. Tam chyba lubiłem. Doda była, tam była Doda w ogóle się pokazała Doda. Pierwszy raz, tak szerokiej opinii publicznej. Jeszcze, jak to mój brat starszy mówi, miała mniejsze... miseczki. Mniej jadła po prostu, tak, wtedy jeszcze. Proszę. Nagroda będzie, trzy nagrody będą. Taki jest prowadzący, taki jest, nie Paweł Paczul, taki jest. Ja, Jakub Białek, taki jestem. Pierwsza, zobaczcie, Wojciech Szala. Wow. Oni tego jeszcze nie widzieli, jak się cieszą. O, jest Szalgado. Szalgado, popularny. Szalgado? Szalgado, taki miał ksywę? Nice. Właśnie mu ją nadał w tym momencie. Jest, tego nie widzieliście, Wladan Kowacewicz z autografem. Bramkarz Rakowa Częstochowa. I tam w tle chyba Tomek Petraszek. A nie, Wulis? No, od razu przykuł ktoś uwagę. A może nie Wulis? To już możesz dać tę nagrodę Wąsowi. Znaczy Wąs będzie teraz determinowany, tak jakby walczył o życie. I to jest mecz o Superpuchar Polski na Legii, który Raków wygrał. Skąd wiesz? A, bo jest tutaj faktycznie... Tylko Legia. W jednym meczu Raków grał w tych koszulkach. No, to brawo za spostrzegawczość. Jest też Łukasz Trałka, zobaczcie, karta z Głosu Szczecińskiego. Ale to jest karta Stali. Stali, tak. Tak, tak. No to... tylko jedną mam, sorry. Ale można nią zagrać. Można nią zagrać, tak. Mamy też partnera dzisiejszego odcinka. Jest to marka Spot A Wheel. I z tej okazji chcielibyśmy wam pokazać spot, jaki nagraliśmy. Proszę bardzo. Takie rzeczy są na stronie naszego partnera Spot A Wheel. 1000 aut dostępnych od ręki, które można nabyć. Dobra jakość, dobra cena i co ważne, sprawdzone pochodzenie, sprawdzona historia. Te wszystkie auta mają kontrolowany przebieg i Spot A Wheel daje 5 lat gwarancji na każdy samochód, więc warto. Link pod filmem. Zapraszamy was tam serdecznie. A ja was przedstawię. Wojciech Piela. Wojciech Pielson Piela. Dzień dobry. Adam Kotleszka. Może być. Dzień dobry. Krzysztof Pieszko. Dzień dobry. Maciej Wąs-Wąsowski. Bardzo mnie miło.
Krzysiu, jak jesteś debiutantem, możesz powiedzieć dwa słowa do naszej publiczności. Osobie, jestem tu mega przypadkiem, ja przechodziłem i jakiś gościu wyszedł, no. Przepraszam. Krzysiek jest wydawcą kanału sportowego, wydajemy razem poranki. Tak jest. Czym się interesujesz? Porankami w kanale sportowym, tylko i wyłącznie. To jest dobre, to jest dobre. No. Słyszałem, że będzie dzisiaj niesportowy quiz, więc mówię, idę w to. I widzę sami dziennikarzy sportowych i mam wątpliwości już powoli. Że... Taki pół na pół. Dawno mnie nikt tak nie pochwalił, nazywając dziennikarzy. Znaczy, Adasia, miałem na myśli... Sorry, Wojtek. No, ale było by pomyśleć, tak wiesz, przez chwilę. To już, pomyślenie to już jest dużo. Ty jesteś, Krzysiek, z Wrocławia pochodzisz? Pochodzę z Bolesławca. Bolesławca, no tak. Ceramika. Bolesławca. Ceramika. Tak. I o ceramice też dzisiaj będzie, ale nie tej z Bolesławca. Ale do tego jeszcze będzie też wątek wrocławski, ale to zobaczmy sobie kategorię po prostu i będziemy wiedzieć, o co chodzi. Ale było 90 we Wrocławiu. Wrocław się będzie przewijał w kilku kategoriach. No, o, to piękne miasto jest. Mirosław Stasiak, życie i twórczość. Oro profesoro, co to za furka? 1-1 albo rebus. Czółko, pytanie od paczula. Złość paczula, mieszkanie czy schron? I teraz tak. Czółko wróciło, dawno wróciło nie czółko, było. Wróciło czółko. Czółko ma oczywiście ciąg logiczny. Wiecie? No, ta logika jest wiecie? Bardzo pokrętna. A kto za nią odpowiadał? Za ten ciąg logiczny? Ja. A. Także wiecie. Czyli będzie. Tak, 1-1 albo rebus, to jest nowość, bo było 1-1 i było rebus, ale nie było 1-1 albo rebus. I są w tej kategorii 2x1-1 i 2x rebusy. I rebusy też w kategorii 1-1, czyli że ta osoba, która wybiera na kogoś, to tylko dwie osoby odpowiadają na rebus. To nie jest dla wszystkich. Ale w sensie, nie wiem, po co, ale taka innowacja. Ale w sensie, że co, że ja na przykład jak powiem, to Adam Kotleszka, rebus, to my tylko we dwóch możemy odpowiedzieć? Tak, znaczy nie. Mówisz, że 1-1 albo rebus z Adamem i dostajecie albo 1-1 albo rebus. To, co się wam wylosuje. Nie wybieramy my, nie. Tylko okay. A jak dostaniemy rebus, to wtedy... We dwóch odpowiadacie wtedy na rebus. No jasne, logiczne, wszystko jasne. Ja już... Zaczynam się denerwować. Najważniejszą kategorią jest pytanie od paczula, bo, słuchajcie, uwaga. Można zyskać za nią 3 punkty, ale też można stracić 3 punkty, ale więc to jest prawdziwy kozak. Musi. Real time będziemy dzwonić do Pawła Paczula? Tak. Paweł Paczul jest właśnie na urlopie. Paweł Paczul jest w studiu. No, to na bank odbierze. Powiem więc, sam Paweł Paczul zaproponował, że odbierze. No. Zaproponować to w każdym. A właśnie, on wczoraj miał urodziny. O Jezu, a ja się nie odezwałem. To ty nie wybieraj tej kategorii. Mężmy okazję. Urodziny Paweł już ma prawie tydzień temu. A pytanie do Paczula można też wyznaczać na kogoś, tak? Można. No. Nie można, przepraszam, nie można. Nie, tego nie, tego a nie czy można. Czy mamy jakieś karty, Boniek, Dziwisz, czy coś takiego? Nie myślałem o tym. Ale możesz wymyślić. Ale ty możesz teraz właśnie podjąć decyzję. Dobrze, może Boniek może być. Ja mam Boniek. Lepszą nazwę dzisiaj dla Bońka. No. Mirek. 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 Mirek, bo co? Bo wie lepiej, nie wie lepiej. No Mirek. Fajny gość. No. Dobra, no to Mirek. Mirek jest Bońkiem, czyli wiem lepiej. Mirek jest Bońkiem. Czyli kiedy się używa Mirka? Mirka się używa... Kontrowersje. Mirka tutaj... Wytniemy to. Mirka się używa wtedy, kiedy na przykład Wojtek, czego Wojtkowi absolutnie nie życzę, nie będzie znał odpowiedzi na pytanie, a na przykład Adam będzie ją znał, to może powiedzieć Adam Mirek. Adam Mirek. I wtedy jak powiedzieć Adam Mirek. Adam Miłosz. Adam Miłosz. I jak Wojtek wtedy odpowie źle, to Mirek to przechodzi na Adama pytanie i Adam może odpowiedzieć. No jak odpowie dobrze, no to zgarnia punkt. A jak źle? A jak źle, to tracisz. A jak Wojtek odpowie, to też tracisz. To jest twoje ryzyko. Okej. Okay. Musisz wyczuć, czy Wojtek na przykład nie blefuje, nie? Bo może udawać, że nie wie, a tak naprawdę głęboko w oczy. Tak, taka jest tutaj zasada. Mieszkanie czy schron jest też dla wszystkich. O, to fajne. No i złość paczula to jest taka kategoria dla Pawła, tribut z okazji urodzin, które kilka dni temu obchodził. Czy wszystko wiemy? Nie. Nie, ale grajmy, ale zaczynajmy. Nie, ale zaczynajmy, dokładnie. Wyjdzie w plan. Nie o to chodzi, żebyśmy my wiedzieli, dokładnie. O co chodzi. No przecież. Krzysiek, proszę bardzo, zaczynasz, jako jesteś debiutant. Co jest niesportowe? No niesportowe? Nie wiem. Sportowy może być faul. Co to za furka na początek po prostu? Co to za tak furka? Jest. To jest kategoria, którą... Ale dla kogo wraz... to jest? A właśnie, dla kogo? Bo to chyba ważne. Nie wiem, no to teraz trochę falstart. Ja powiem jeszcze. Wraz ze Spotem przygotowaliśmy tę kategorię. Chodzi o to, żeby odgadnąć, jakiej marki jest samochód przedstawiony na zdjęciu. To jest jakiś człowiek. Nie wiem, czy Adam poznajesz tego człowieka. A to na mnie jest naprawdę? No stary, tak. No to jest Piqué i to jest ta po tej akcji z Shakirą. Ale co to była za fura? Ja po prostu nie pamiętam, więc będę strzelał.
Mirek. Jest Mirek, jest Mirek. Proszę bardzo. A, razu, tak? Dobra, dobra. Zizu. Ilu mamy Mirków? Jeden. Mirek, no. Co to była za fura? Tylko markę, nie trzeba modelu. Okay. Ja powiem wszystko. Po lampach poznałem. Po lampach go poznacie. Chodzi mi po głowie, że to był Citroen, ale nie wiem, czy to jest cytryna jakaś. Chyba nie. Chyba coś mniejszego jeszcze. A Citroen też jest mały. No może być mały. No. Co ty myślisz o tym wąsu? Poblefuj trochę. Ja w tej chwili nic nie wiem. Wy wiecie, wy pamiętacie? Wojtek? Ja to tak czat wie samochodowo. No czat wiem, że wie, czat zawsze. A jestem podłączony do czata. Tak. Widzę, co tam piszą. Ja myślę, że to na pewno nie jest Łada. Łada sama. Ani syrenka. No ja bym nie podpowiadał na swoim miejscu. No, ja bym nie. Ale to ja może blefuję. Może to jest Łada. Może to, a może to jest Łada. No, faktycznie. Dobra. Bo ja nie wiem. Ja też nie wiem, ale coś tam myślę. Brawo Wojtek. Na czacie piszą Wojtek, Biela, fajny gość. Czat. Niby zawsze wie, a teraz nie wie. Co to było? Nie przypomnę sobie. Citroen, strzelam. Zobaczmy. Ja mogę powiedzieć. A, przepraszam, nie patrzyłem na Kubę. Patrzył na mnie. Replay możemy zrobić. Nie, uznaję. To było faktycznie. Ale zaczyna się bardziej rozpierdzielem niż upatrzyłem. Kontrowersje. Czyli tak, Maciek ma plus jeden, a Adam ma minus jeden. A to jaki to był w końcu? Twingo. Twingo. Przecież. Bo Shakira nagrała takiego dissa na Gerarda Piqué. Nie, ja kojarzyłem ten kawałek. A no tak, no przecież. I tam było, zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio. Mogła też zamieniłeś paczula na Białka tam, nie? Jak prowadzącego, mogła też tam. Ładne. Jeśli ktoś, tak jak Piqué, lubi jeździć takimi małymi miejskimi wariatami, to w Spota Wheel takie maluchy można kupić już od 29 900 zł. Więc Maciek, ty teraz przejmujesz pałeczkę. Muszę zobaczyć, jakie są najbardziej absurdalne kategorie. Jest kategoria złość paczula, to jest na wszystkich, czy nie? To jest nie, wyznacza się. To złość paczula na Wojtka. Poprosimy o złość paczula. Zaszturmowany. Co powiedział Paweł w programie Sprawa dla reportera? A. Dobry wieczór. B. Skandal. C. Tak. D. To jest ryzykowne pytanie. No właśnie, bo co się podkryje pod D, musisz jakoś to... To jest jedno, a drugie, jak powiem nawet D, to na przykład jakiś niemiły prowadzący, albo jakby to była jakaś taka komisja nieludzka, to by uznała, że powiedział D. A prawda jest taka, że powiedział... Brawo! Właśnie, dziękuję. Co powiedział. Paweł, nawet D nie powiedział. Nawet D nie powiedział. Wojtek, znaczy nie, on powiedział, ale nie było tego w programie. Nie zostało, znaczy my nie wiemy. My nie może wiemy, tak mówi, tylko nie ma na to dowodu. To jest jedyny człowiek, który to widział, to jest on. Ale znacie kogoś, kto był w sprawie dla reportera? No nie. No, ja znaczy zawsze Pawła. Tak, tylko że się tam nie wypowiada. Wojtek. Dobrze. Mieszkanie czy schron jest dla wszystkich? Dla wszystkich. To poproszę. I co to znaczy, że się zgłaszamy, kto pierwszy, ten lepszy? Nie, ja wam wytłumaczę, zobaczmy tylko. Mamy tutaj mieszkanie albo schron i waszym to jest do wynajem, no nie? To jest oferta z jakiegoś portalu do wynajmowania mieszkań. I waszym zadaniem jest napisanie na kartce, ile kosztował wynajem tego mieszkania na miesiąc. A my możemy się dowiedzieć, Szczecin jest, skąd tam, tak? To jest? Ja podejdę i wam powiem. Tak, Szczecin. Szczecin Pomorzany. No. 2019 rok, czerwiec. Jest tak w ogłoszeniu. Witam, mam do wynajęcia mały pokoik do spania zrobiony z balkonu w mieszkaniu trzypokojowym na osiedlu Kaliny w Szczecinie, ulica 29 kwietnia. Czemu tak tanio? Balkon znajduje się we wspólnej kuchni, z której korzystają inni lokatorzy. W pokoju można tylko spać, a dzień spędzać w dużej kuchni. Około 18 metrów kwadratowych z dostępem do telewizji, dużym wypoczynkiem. W przedpokoju duża szafa typu komandor zamykana na klucz. Cena? Z opłatami. Mieszkanie po remoncie. Doskonałe dla osoby pracującej, która spędza większość czasu poza domem. Mile widziane osoby z Ukrainy. Zapraszam na inne moje aukcje. Na pewno dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Kaucja wielkości jednego miesiąca. Ale wiecie, że my się śmiejemy, ale to jest smutne, bo takie ogłoszenia czasami się pojawiają. Nie, no ja tak. Myślę, że ktoś to wrzucił dla Beki. To jest dla Beki. Mam nadzieję, że to jest dla Beki, ale jak się przygląda mieszkania, to czasami można się złapać za głowę. Ja nie wiem do końca, czy to jest dla Beki, bo ja to wyszukałem myślę, że jest. Osoby
osoby, które jakby poważne analizy rynku nieruchomości robią. No może. Poważne. To w Szczecinie 2019, tak? Szczecin to nie jest tanie. Macie napisać to. I potem, kto będzie najbliżej, ten zyskuje punkt. Leży nad morzem, więc dodatkowy plus. Może być malutki napis. Ile? No, malutki może być, tak. Żeby kamera Szczecin jest super miastem w ogóle. Fajnie. Jest dużo dobrej muzyki. The Analogs, taki zespół, ODC. Każdy. Są wszystko takie zespoły ze Szczecina. Pogoń Szczecin też gra. Pogoń Szczecin. Ostatnio fajnie grają. Moja mama jest ze Szczecina. To super. Duży plus, dobra. To cena musi być wysoka. Nigdy tam nie byliśmy. A nie pokazujemy sobie tych na razie. Nie, tak? Może sobie nie możecie podpowiadać. Wraca jest ze Szczecina. Krzysztof Jerzyna jest też ze Szczecina. No, tak. Jest taka piosenka ODC, która ma kapitalny tekst. Mówi tak. Szczecin to naprawdę piękne miasto. Koniec. Rymuje się. I dlatego. Paprykarz. No. Szczecina. A ja widzę, ile Wojtek pisał, ale już zmienię swojego. Wojtek jako jedyny zaglądasz. No to pokażcie do kamery. Ile tam jest? Wszystko widać. Nic nie będzie widać. 1800 za miesiąc, 1500 za miesiąc, 237 zł za miesiąc, 180 zł za miesiąc. To duża rozbieżność. Ja tak patrzę na grubo, ale uznałem, że jeżeli ktoś już chce tak żarty robi, to jeszcze dał jakąś absurdalnie wysoką cenę. Proszę, zobaczmy, ile tam było. 340 zł. Krzysiek, nie sportowa, proszę bardzo. Ja bym brał za taką cenę? Nie, no za taką to tak. No tak, przespać się i do pracy iść. No tak. To było moje ogłoszenie. Kurde, tak. To Krzysiek wrzucał. To się sprzedało, naprawdę się sprzedało. To jest tak zwana patodeweloperka, straszna rzecz. Ostatnio był jakiś taki reportaż, na którym jest takich dużych poczytnych portali się ukazał, o dziewczynie, która wynajmuje chyba w Warszawie 20 metrów. I zachwala sobie życie na takiej małej przestrzeni, jest bardzo zadowolona, pokazuje, jak zaaranżować bardzo małą przestrzeń, żeby było dobrze. I ludzie się oburzyli, pamiętam bardzo mocno, że to jest właśnie promowanie takiej patodeweloperki. Super ciekawostka. Trochę jest, to prawda. W moim mieszkaniu, które wynajmuję, balkon jest prawie tak duży jak mieszkanie. Ja mam działkę na Mazurach. Możesz balkon komuś wynająć. Słuchajcie, mam działkę na Mazurach i na dole jest 25 metrów kwadratowych i na górze jest 25 metrów kwadratowych, jest super. A ty już, Kuba, nie mieszkasz w tym miejscu, co na początku? Nie, w innym. Ja tam nawet z Kubą mieszkałem przez jakiś czas. Tak. Opowiedz coś o tym. Świetnie. Kuba jest świetnym współlokatorem, bo jak idzie spać, to wiesz, że nie wstanie. Nie obudzisz go na pewno. Możesz robić imprezę w sąsiednim pokoju, cokolwiek, on się nie obudzi. To prawda. Pamiętam, że pożyczyłem Adamowi rower i ukradli potem mi ten rower. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja tylko mówię, tak było. Ale powiedziałeś, że ukradli, czyli Adam nie działał sam. Żeby była jasność, ukradli już po zwrocie, już oddałem. Tak, nie, ukradli już po tym, jak się nawet wyprowadziłem z tego mieszkania. Powiem ci, Kuba, że jak tak zaczynam słuchać opowieści o tym, że komuś coś pożyczyłeś, to przypomina mi się jedna historia i myślę, że chyba lepiej dla wszystkich będzie, jak nie będziesz. Mega, chcemy ją usłyszeć. Jak nie będziesz pożyczał różnych rzeczy, ubioru też. O co chodzi. Ubioru, to prawda, pożyczyłem kiedyś element ubioru poprzedniemu prowadzącemu, ale... Powrócił ten element ubioru i wziął go sobie potem. Gacie? Znaczy odkupił potem. Chyba Wojtek nie powiem, jak to było, idziemy dalej, Krzysiek, wyznaczysz. Dobra, poproszę jeden na jeden albo rebus. Z kim? Z Wojtkiem. Z Wojtkiem. Ten, kto wygra, ma 2 punkty, a ten, kto przegra, ma minus 1. Ale jeden na jednego nie wolno zabierać Mirka. Na to. Nie, to nie można. Czyli my się wyłączamy. Tak, tak. No i tam, gdzie dla wszystkich też nie można Mirka, no bo wiadomo. Proszę bardzo, jeden na jeden albo rebus, co się wylosowało? Jeden na jeden. Osoby skazane za korupcję w polskiej piłce. I mówimy bez nazwiska. Czyli inicjały. Imię i na przykład Jakub B. Znaczy, mogę zacząć? Według mnie sam inicjał nazwiska powinien być. Czyli ja. Że litera jedna? To zawsze trafi. Jestem ciekaw, jakbyś to weryfikował. Mamy na to... niech będzie na start 20 sekund na odpowiedź. Dobra. I potem następnie. Zaczynam? Tak. Krzysiek, zaczynasz. Mirosław S. Andrzej B. Poczekajcie. Ale on leci grubo. Zwany. Jest? A pseudonimy można mówić? Można. Fryzjer. Małym fryzjerem. Jest? Fryzjer. Marcin W. Jest. Łukasz P. Jest. Janusz W. Jest. O matko. No i już schody. Wymyśl. Idę w to. I strzelaj literę.
Polsce. Kowalskich jest dużo na pewno. W Polsce na K. Jadka. Czekaj. Tomasz L. Jak? Tomasz L. L? L. Oj, chyba podpłynąłeś. Przez E. Tomasz L? E. Już E, bo L widzę, że nie ma. Tomasz L. Dobry. Ja mam takie długie L. Ale ja można mieć jedną... Tak, jedno a, dobra. Czyli 20 sekund, dwa razy jeszcze. A jeszcze raz muszę? Mhm. O, czyli jakiś Tomasz. Kto tam jeszcze był, kurczę? To niech będzie Zbigniew W. Zbigniew W. A wydaje mi się, że to jest dobry strzał. Mi też tak się wydaje, bo to nie jest strzał. To jest strzał. Chyba? Jest. Proste. Uwaga. Widżet. Wreszcie. O matko. Nie trzeba sprawdzać. Co tu jeszcze może być? O, taki... Nie mogę ci podpowiadać. Taka wiem, że patrzysz na mnie, żebym ci podpowiadał, ale nie mogę. Taka była. Taka dobranocka była. O takim piesku. Stary. Reksio. Nie. Czyli nie ma Reksia. Nie ma Reksia. A może pseudonim ktoś miał Reksia. No tak. No Piotrze. No tak. No. To mi chodzi o niego. No to mówię. Powiedziałem. Powiedział Reksio. Powiedziałeś, że mogą być pseudonimy. Reksio. Dobra, uznaj mu, no przecież. Dobra, dawaj, zbawimy się. On i tak zaraz przebije. Dobra, nie. Grzegorz G. Jest. Strzela jakąś kolejną, dobranockę. Skąd ty ich znasz? To jest Wojtek P. Razem z nimi. Przebite. Czekaj. Będzie. Zbyt podejrzany, że ty ich znasz wszystko. Powiem tak. Wojciech D, Wojciech G, Wojciech K, Wojciech L, Wojciech M, Wojciech O, Wojciech R, Wojciech S, Wojciech S, Wojciech W, Wojciech B. Nie, Wojciech B umorzony, przepraszam Wojciech. Teraz będzie pozew. No. Także to tyle. Znakomita kategoria. Ale on musi powiedzieć, że był jeden więcej. No nie, bo jest remis. Nie, odpadłeś, niestety. Ale tak daleko zaszedłeś. Wojtek 2 punkty, Krzysiek minus 1. Ale to nie jest dla mnie żadna chluba, że w ogóle to jest podejrzane, stary, ty tak, za korupcję, tak. Świetnie. Wolałbym przegrać. Wiedza taka, ale ta kategoria powinna się powtarzać według mnie w Quizach. Mogłabym. Tylko musimy jakoś wymyślić, żeby nie było znowu Witażet, Grzegorz Agie i tak dalej. I Andrzeja B. Lista, powiem wam, lista jest długa. Ponad 500 osób chyba, nie? Zaraz ci powiem. To było tyle Wojtków i nie było na P, bez sensu. No to żeś, powiem ci, miał niezłapany strzał. 491. Wojciechy P to są krystaliści. Bo to są prawomocnie skazani. Ja powiem, że ta lista pochodzi z bloga piłkarskamafiablogspot.com. Dominik Panek, znakomitą robotę. Tak, świetna robota o korupcji w polskiej piłce, więc trzeba oddać, że on to wszystko przygotował. Ej, a jest jakiś Czesław M? W sensie inny niż... To było niemie. Nie ma. Nie ma. Żadnego Czesława nie ma. Żadnego Czesława. Nie było. Dobra, ja wyznaczam, tak? No to... A weźmy, proszę bardzo, oro profesoro dla Adama. Oho, profesoro. Tam? Cieszę się, bo może coś z Wrocławiem będzie. Właśnie, może tak, coś miasto. Będzie, no. Moje miasto. Tak. Oro profesoro. Ja mogę tylko współczuć, że ta piękna nazwa dziennikarze. A również mam wśród swojego środowiska nazwę i wprost. I planszę poprosimy. Za chwileczkę będzie. Słyszałeś co? Nazwę ich i coś. Jak nazwał dziennikarzy Orest Lęczyk? Właśnie. Jak nazwał dziennikarzy Orest Lęczyk? Za sekundę. Mamy tutaj cztery propozycje. Padliniarze, kawalarze, bajkopisarze, nocnikarze. To ciekawe. Padliniarze chyba. Dajemy A. Ja bym obstawił D. To jest odpowiedź. A, padliniarze. To zobaczmy na wideo odpowiedź. Ja mogę tylko współczuć, że ta piękna nazwa dziennikarzy, a również mam wśród swojego środowiska nazwę i wprost nocnikarzy. Jednak nie. Nocnik mi się kojarzy rzeczywiście z czymś bardzo negatywnym. Nocnik? Bardzo bym chciał mieć do czynienia tylko z tymi, którzy to pierwsze słowo, czy pierwsze zawód reprezentują, dziennikarze. Orest to był jednak złotousty. Tak. Ale padliniarze też by pasowało. Też by pasowało, natomiast ale, odpowiedź... Ale padlina, jak widać, nie kojarzy mu się z czymś tak złym. Ale mi na przykład nocnik źle się nie kojarzy. A z czym cię kojarzy? No z tym, że jak byłem mały... Czy do dzisiaj korzystasz? Tak, do nas miesiączką? To sobie na przykład oglądałem bajkę i korzystałem. O, nocnika. Tak.
No, wy nie mieliście nigdy nocnika? Stary, mieliśmy. No właśnie. Ludzka rzecz. Ludzka. To prawda. W sumie racja. W sumie racja. Powinien zadzwonić do pana Orestaleczka. No, panie Oreście, no. Panie trenerze, wszystko jasne, ja rozumiem. Pan nie jest zadowolony z pracy dziennikarzy, jasne. Ale dlaczego nas nie każe? No. Dlaczego? No i artykuł, Gazeta Wrocławska, ta słynna gazeta, która zrobiła ten artykuł o... O skwerku. Na skwerku. O skwerku. Wibacja na skwerku. Gazeta Wrocławska, jeszcze jak się tam mieszkało, to był taki, no, stan umysłu trochę. Stary. Nie wiem, byłeś? Byłeś na skwerku, byliście kiedyś? Na skwerku byłem. We Wrocławiu? No jak? Dokładnie na tamtym? I była libacja? No nie było, libacja, ja no. Poszedłem i nie było. Dziwne. Zachęcony tym artykułem poszedłem. Ale Wrocław to jest najlepsze miasto w Polsce, będę przy tym obstawał, jest świetne, naprawdę. No, Wenecja Północna. Komunikacja miejska, MPK Wrocław, to jest fantastyczna Adam, rzecz. Tak, czy jest taki profil na Facebooku, czy wrocławskie MPK już wypikamy, to czy mam... Nie było. Wiadomo, że je było. Adam, czy spotkałeś się ze sformułowaniem, że to jest Wenecja Północy? Nie. A ja tak. No, uwagi na wielość wysp. Wysp, ale jest też najwięcej, programu, najwięcej mostów jest we Wrocławiu. Też. No też. Pod tym względem jest dlatego też piękny. Nie wiem, ale dużo. Ponad 300. No widać, że mieszkał. A czy nie zweryfikujesz tego tak teraz? Nie, jak 300. Niemożliwe, że 300. Chyba, że z kładkami. Ponad liczysz. 300 mostów i kładek. A, no to z kładkami. Dlatego jest tą Wenecją Północ. Niech będzie. Pięknie, pięknie się to zrobiło. Słuchajcie, ja wam chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, że stałym partnerem naszego quizu, jak zawsze, jest KFC. W linku znajdziecie, w opisie znajdziecie link do najnowszej oferty, a tam jest między innymi zestaw dla fanów Diablo 4. Nie wiem, czy wy jesteście fanami Diablo 4? Czy a nie, ale znam kogoś, kto jest. Ja zatrzymałem się na Diablo 2, szczerze mówiąc. Ja szczerze mówiąc nie grałem nigdy w Diablo. Nie, no dwójka była świetna, jedynka, dwójka, bardzo dobre gry. Bądźcie czujni, wy bądźcie czujni, wy też, ale wy przede wszystkim, bo będziemy rozdawać vouchery do KFC, więc słuchajcie, jak będziecie uważnie słuchać, to oglądać, to będziecie wiedzieć kiedy i wtedy trzeba działać. Wojtek, tak? Nie. Tak, bo Adam źle odpowiedział. Możemy zobaczyć punktację? Dobrze mi idzie. No. Na nagrodę się załapuje jeszcze. A co jest za trzecie miejsce? Nie, to jest wszystko dla zwycięzcy. No. Chyba, że wy możecie między sobą podzielić. Mówmy się na początku, że wygrany się podzieli. Z drugim. Ja uważam, że musimy ustalić, co jest za które miejsce. Ja ustaliłem. Wojtek Szala według mnie za pierwsze. Ewentualnie mogę wam zaproponować, to już wy podejmujecie decyzję, że po prostu pierwszy wybiera sobie. No to jest a drugi sobie wybiera następny, a trzeci zgadnie. Ja jestem pewny, że Wąsu będzie walczył o Kowacewicza. Jestem przekonany. Po czym wnosisz? Tak się domyślam. Ale jak nie, to a Wojtek... A jak on niedługo odejdzie? No to właśnie to będzie rarytas, już go nie będzie. Ale jeszcze większy to jest Wojtek Szala, który już odszedł dawno. No właśnie. Znaczy odszedł z klubu, żeby nie było, bo tak zabrzmiało bardzo. I z piłki. Źle. Ale żyje. Teraz chyba jego syn żyje. Tak? Da, on W17. No. No dobra, Mirosław Stasiak, życie i twórczość, pora przejść do tej najważniejszej dzisiaj kategorii. Słusznie. Dla Maćka. Maciek, Miro. Mirosław Stasiak był właścicielem trzech klubów piłkarskich. Każdy z nich ku podkreśleniu jego wielkich zasług zmienił nazwę na jego cześć. Który z klubów nigdy nie istniał? Stasiak Gomunice, Stasiak Opoczno, Stasiak Krzoostrowiec, Stasiak Łopuszno. Czy budujemy nastrój, że nie wiem, że ten... No wiemy, nie, że wiesz. To jaka? Stasiak Łopuszno. Tak jest, Stasiak Łopuszno nie istniał nigdy. Skąd to wiedziałeś? Ku rozpaczy mieszkańców Łopuszna. Oczywiście. Wielka postać nie zawitała. Pewnie dlatego, że kiedyś namiętnie z moim starszym bratem Piotrem, którego znowu pozdrawiam, kupowaliśmy takie encyklopedie Fuji. Nie wiem, czy kojarzy. No, oczywiście, Andrzej Gowarzewski. I sobie tam żeśmy studiowali. I tam był Stasiak Opoczno, był Stasiak Krzoostrowiec. To ciekawe, zazwyczaj w miejscu odosobnienia. Na nocniku. Nocnik kojarzy mi się z ceramiką Opoczno. To jest dziwnego, że Maciej był taki zdziwiony, że nocnik się może źle kojarzyć. No ja mu się bardzo dobrze kojarzę, jak widać. Encyklopedia Fuji, no to wiadomo. Dobrze, no to ja jeszcze raz poproszę pana Stasiaka, ale tym razem jak 1 z 10? Na siebie. Proszę bardzo. Pewny siebie Maciej Wąsowski. Co zrobił Mirosław Stasiak, gdy trener Stasiaka Gomunice chciał go ściągnąć z boiska? Zwolnił go jeszcze na boisku, a trenerem został asystent. Zwolnił go jeszcze na boisku, a trenerem został asystent, którego też zwolnił na boisku. Kolejnym trenerem został kapitan.
Zwolnił go jeszcze na boisku, a trenerem został asystent, którego też zwolnił na boisku, a kolejnym trenerem został kapitan, którego też zwolnił na boisku, a następnym trenerem został kierownik. Ja nie wiem, czy o tym było w encyklopedii. Zwolnił go jeszcze na boisku, a trenerem został asystent, którego też zwolnił na boisku, kolejnym trenerem został kapitan, którego też zwolnił na boisku, następnym trenerem został kierownik, którego też zwolnił, mecz odwołany. No teraz się pochwal, kolego. Czy na nocniku o tym czytałeś? Tak jest. Ja się zastanawiam między B a C. Tak, bo A to za proste. A D zbyt, już zbyt. Takie zwykłe zwolnienie na boisku. Ja tylko dodam, że zwolnienie, ilekroć ich było, później, kiedy emocje opadły, nie weszło w życie. Natomiast podczas meczu, no doszło. Jesteś zwolniony. Doszło de facto do tego. Dobra, B. B. Zwolnił go jeszcze na boisku, trenerem został asystent, którego też zwolnił na boisku, kolejnym trenerem został kapitan. Brawo! Tak? Brawo! Jednak było o tym w encyklopedii Fuji. Nie, to był strzał. To był strzał, tak na logikę. No bo mówię, to było bardzo logiczne. No logika. Na pewno było o tym w reportażu Leszka Milewskiego z 2019 roku na Weszło. Polecam, naprawdę polecam. To jest fantastyczny tekst. A ostatnio sobie nawet tam fragmenty czytałem tego. Taki śmieszno straszny. A my żeśmy tego nie wrzucali ostatnio na stronę jakoś? Miałem urlop, więc nie widziałem. Wydaje mi się, że chyba coś było odświeżone. Mogło być odświeżone, rewelacja totalna. No i tam właśnie była ta anegdota, widocznie tej nie czytałeś. No, nie warto ściągać Mirosława Stasiaka, bo musicie wiedzieć, że Mirosław Stasiak był właścicielem klubów, ale on tak naprawdę grał w tych klubach, dzięki temu, że był właścicielem. Jest jeden piłkarz, który miał, był piłkarz ekstraklasy, miałem okazję z nim robić wywiad i powiedział mi, że no, kiedyś miał nieprzyjemność siedzenia na jednej ławce rezerwowych z panem, no i nie mógł wejść, bo on wszedł. No, cóż, widocznie był lepszy. Nie będę zdradzał nazwiska tego piłkarza, bo znając życie może się tutaj pojawić. Rozumiem. Nie, w sensie, że będzie pytanie dotyczące tego zawodnika. Tak jest. No to Maciek, punkt dla ciebie, bo sam na siebie wziąłeś i wyznaczasz dalej. No dobra, to może jakiś teraz jakaś kategoria. Dalej coś, czego nie było. Właśnie, nie miała jeszcze miejsca. Pytanie od Paczula. O, to będzie. Zadzwonimy do Pawła w takim razie. Dawaj. Prosimy o telefon do Pawła. A to dla wszystkich? Dobrze. To dla wszystkich jest, czy to jest? Nie, to jest. A właśnie, dla kogo? Dla Przepraszam. Nie. Stop. No? To jest dla siebie. No. Za trzy punkty to jest. Albo trzy punkty do przodu, albo trzy w plecy. A czyli to jest do mnie, tak? Ale już poszło, już dzwonimy, więc. Dobra, to dzwonimy. No to dawaj. No i Paweł sobie przypomni, że mu nie złożyłeś życia. Czy my mu przypomnimy? My mu przypomnimy na pewno. Tak jest. Cześć Paweł. Siema. To Hubert Urbański z Milionerów. No i pogadane. Odpowiedz teraz na pytanie. Urlop wjechał. Paweł, on może myślał, że serio Hubert Urbański się rozłączył. Gdzie ja to na Białka czekam? Gdzie z Hubertem będę gadał? Gdzieś chyba za granicą jest. No. Nie odbierze. Cześć Paweł, czy się słyszymy? Tak. Cześć, co u ciebie słychać? Dobrze. Czemu z prywatnego dzwonicie? No bo były jakieś problemy techniczne. Maciek, mam do ciebie pytanie, a my mamy pewną rzecz sobie już powiedzieć. Znaczy jak ja mam chyba? Ja mam Maciek, do niego który nie pytanie. Złożył się życzeń na Paweł, rodziny, bo wczoraj miałeś rodziny i Maciek się nie złożył. Przecież to ja czekam na pytanie od Pawła. Tak, bo by się a pobliło. Paweł, ja mogę ci tylko zadać jedno pytanie. To się masz. Mogę, tak? Możesz, no. Jak się bawiłeś w trakcie urodzin? I przepraszam, że nie złożyłem ci życzeń. Wszystkiego najlepszego. Maciek, ja chciałem powiedzieć, że czekałem na twoje życzenia i było mi bardzo przykro. Przepraszam. A impreza urodzinowa jest dopiero jutro. A w jakim mieście w tej chwili jesteś? A kiedy to idzie? No nie wiemy jeszcze. No dzisiaj, czyli za tydzień. Przecież to na żywo leci. Teraz. Jestem w mieście na G. W czym? Miejsce na G. No. Giewot? Grudziądz. W Giżycku. Dobrze, miejsce, Paweł, za trzy punkty zadajesz pytanie Maćkowi Wąsowskiemu. Dobrze, Maciek, to jest pytanie do ciebie. Co? Słychać mnie? No, tak, ale słychać wyraźniej. To jest pytanie do ciebie. Trochę bełkotem zajeżdża, no ale... Urodziny miał, ej. Daj luz. Dobra, Maciek, słuchaj. No? Co to za zagadka? Dwie kule i armatka. Czy chodzi o męskie przyrodzenie? Tak jest! Brawo!
Czy to się wydarzyło właśnie? 3 punkty dla Macieja Mamsowskiego. A więc to taki quiz jest, dobra. Taki quiz, rozumiesz już. Paweł, dziękuję ci bardzo. Proszę cię bardzo. Paweł, długo wymyślałeś to pytanie? No myślałem całą noc. Brawo, brawo. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Trzymaj się, życzymy ci 100 lat. A czy my jeszcze do Pawła będziemy dzwonić? Nie, już nie. Dziękuję, do zobaczenia. To było tylko jedno pytanie. Jedno pytanie tylko, tak. Wow. No, ale możemy dzwonić. Możemy dzwonić. No to jak... Nie dzwonić, proszę. No dość skrasne. Dobrze, to zaraz zadzwonimy. Maciek, zobaczmy klasyfikację, bo teraz dostałeś boosta. Boosta dostałem. Ale poleciał. 15 punktów. Kowacewicz będzie twój ewidentnie. Idzie. Kowacewicz, już go położę, tak tutaj. Bo już sprawia jest twój. A pokaż, zobacz sobie. Prawdziwy. No, prawdziwy. Myślisz, że on to podpisywał? Ja myślę, tak, że tak to jest własne. Ja sam stałem z tym. Czyli teraz ja dalej wyznaczam, tak? Ładno. Tak. To słuchajcie, to może to 1 na 1 albo rebus. Z kim chcesz? Albo dla kogo? To dla Krzysztofa i dla Adam. Proszę bardzo, 1 na 1 albo rebus. Rebus, wasza dwójka musi zgadnąć. Kotleszka. Brawo. Brawo. Ja nie zdążyłem pomyśleć. Ja już tyle tych rebusów widziałem, że jak widzę coś takiego, to wiem, co będzie się działo. Plus 1 punkt dla Adama. No to było fajne. Z nienacka mi wziąłeś trochę. Tak, Kotleszka. A ty znasz Leszka Mirewskiego? Poznałeś? Znaczy wiem, to nie poznałem go, ale znam tego dziennikarza sportowego. No Lechu jest świetny. To prawda. I on napisał o Mirosławie Stasiaku. Lechu jest czy on tworzy duet? Z Jakubem. Tak. I no nazwie Tetrycy? Tak. Pół tak. punktu? Nie. A jak spadł, jak ale to punktu i tak nic nie zmienia, według mnie na zachętę. Zmienia. No co zmienia? No jak masz remis, to wychodzisz na prowadzenie. No tak. A my teraz mamy remis, bo on plus jeden na minus jeden. A ty tu walczysz o punkty, widzę. Kurczę, no, stary, myślałem, że to zabawa jest, a to nie, widzę, zabawa. Nie, mam rywala mocnego. Są 3 nagrody, 4 osoby, wyjdę bez nagrody, będzie im wstyd. Zabawa się skończyła. Dziękuję. Nie, nie dam. A nie możesz się na chwilę zamienić? Była mowa o zamianie prowadzących. Nie. Jeszcze nie. Nie. Jeszcze nie teraz. Dobra, no dawajcie te kategorie, lecimy. No to no. Proszę bardzo. Co my tu mamy? To za furak. Nie, a to furka. A, to furka. Było. Bo ja... Ale furka jest dalej, no jeszcze. Co to za wszystkie furka? Są oprócz Paweł. Oprócz Paweł, jeszcze wszystkie są, tak. Nie, muszę w okulary. Dawaj, oro profesoro. Przychodzić. A na siebie. Na siebie, na Adama. Oho, profesoro. Liczę, że będzie o liczbę mostów we Wrocławiu pytanie. Nie wiem. Zaprezentuj, w jaki sposób Orest Lęczyk wołał swoich piłkarzy. I prosimy teraz kamerę na Adama. Co? W jaki sposób Orest Lęczyk... Mirek. No przy linii. Mirek jest Mirek. Przy linii. Ale Wojtek, stał, ty wiesz. Stał i... No to czemu nie powiesz... A, powiedział. Mirek. No. Ja już nie mam. Aha, że Mirek, ty, aha, że używasz Mirka. Myślę, że ty wołasz jakiegoś Mirka jak Orest Lęczyk. Ja tak mówię, o co chodzi? Do każdego tam... Mirek! Tam Christian Diaz i Mirek. Państwo Mirkowi. Zmiana, Mirek. Jak się domyślasz, jakiś taki charakterystyczny sposób miał na to, żeby wołać tych piłkarzy? Kurczę, blade, nic mi nie przychodzi do głowy, ale... Ja wiem, ale już nie mam Mirka. Trudno, ja też wiem. Czat też wie. Czat właśnie prezentuje, weź. Tak. Pisze. Ja nie mam pojęcia, ale ja bym chciał, zanim odpowiesz, to żeby Wojtek, znaczy i tak będziesz musiał zaprezentować, no, jak ja nie no powiem. No tak, jak nie powiesz, ale... No nie będę się podejmował, Wojtek. Dobrze, dawaj. To prosił kamerę na Wojtka, żeby... Brawo. Smokał tak. To jest. Paweł, zawsze przed nim, nie za nim. Paweł! Mirek. Ale to było niesamowite, bo ci piłkarze podobno przy pełnym stadionie, oni już tak, się, tak byli wytresowani, że słyszeli to, nie? To słowo wytresowani tutaj to pasuje. Pasuje jak ulał. Więc minus ale jeden dla Adama, plus mogę coś jeden dla Wojtka. Brakuje trochę trenera Lęczyka, także nie wypowiada się tak na bieżąco. Raz na jakiś czas pojawi się tam z nim jakaś krótka rozmowa, ale bardzo rzadko. A na pewno był to człowiek, który do naszej piłki bardzo wiele wnosił. Tak, mamy plan z Jankiem Mazurkiem zrobić wywiad z panem Orestem Lęczykiem, jeżeli tylko wyrazi zgodę. Wow, to ja bym to przeczytał. Ale jakieś bomba. Tam pierwsze próby zostały podjęte? Jeszcze nie, bo dzisiaj na niego wpadliśmy. A, właśnie tak. O, przy momencie. Przy kategorii. Ja Mazurek ja właśnie nie to wymyśliłem, Janku, jeżeli to oglądasz. Masz pracę do wykonania. Dobrze. Czułka jeszcze nie było. I Krzyśka bym zaprosił do Czułka. Krzyśek, znasz zasadę? Kompletnie nie znam. O, to musisz odwrócić teraz. Fajna zabawa. Musisz odwrócić i nie patrzeć. Ale Pol kocha. Co się możesz dzieje? Zadawać pytania o to, kto to jest. I zaraz. Na ekranie teraz pojawi się jakaś postać. Mamy. Dobrze, możesz się już odwrócić.
To my ją znamy. To ja czad ją zna. Ja Krzychu też na pewno zna. Jest siedem Mogę jedno pomocnicze pytanie, które pomoże mocno Krzychowi. On jest pierwszy raz w quizie weszło. Pamiętaj, że jest to quiz piłkarski. Tak. To nie jest. I on miał bardzo charakterystyczne. Ty się nie interesujesz piłką, to ci nie da, ale on tak robił zawsze przy jakby. Mogę podpowiadać czy nie? No, no, odpowiadamy. Nie, no, nie, blisko. Nie. Dobra. Teraz stary no, to wiesz. I masz interesuje się piłką, słuchaj, polską. Masz pięć pytań. No, to jest szansa. No dobra, no jest. Masz pięć pytań, i za piątym już wiesz, na przykład pytasz, czy to kosmita, a to musi być pytanie tak czy nie. Czy to kosmita? Ja mówię tak, to kosmita. Ja tu... I wtedy już, czy z Marsa? Tak, z Marsa. I zawsze w tym momencie, jak a nie jest... siedem jest? Jest siedem, ale po piątym już możesz odpowiadać za trzy punkty. Tak. I trzy punkty wtedy zgarniasz, jak odpowiesz dobrze, albo trzy tracisz, jak się pomylisz. Po szóstym pytaniu za dwa możesz rzucać, czyli dwa zyskujesz albo dwa tracisz, a po siódmym pytaniu nie. Po siódmym pytaniu za jeden, a po ósmym za zero. To jest osiem czy... I to jest moment, żeby nie mieć jednego chyba. Odpowiadać. Po siódmym już musisz? Tak. I to jest czyli moment, po czwartym jest za trzy. W którym... Po piątym jest za trzy. Po piątym jest za trzy, po szóstym za dwa, po siódmym jest... za jeden. A, po tak, dobra. Tak. Dobra. Ma kulpa. Po siódmym. Tak. Starzy ludzie w tym momencie przypominają sobie taką grę, która kiedyś robiła furorę w internecie, Akinator. Był taki dżin, który pytałeś, myślałeś sobie o danej osobie i on dokładnie miał ten sam schemat. Zadawał ci pytania, na które ty mu odpowiadałeś, tak lub nie. Tak było. I zawsze zgadywał. Fajnie, starzy ludzie to pamiętają. Ja pamiętam, to jestem stary. No, jesteś stary. A to chyba jeszcze dalej istnieje ten Akinator. Dobra, czy grał w polskiej lidze? Nie. Czyli nie Polak. Czy to jest piłkarz, który wygrał Ligę Mistrzów? O, grubo jedziesz. Poczekaj, wydaje mi się, że tak. Mnie też się tak wydaje. Grubo. Alright, czy jakiś znany? Poczekaj. O kurczę, czekaj, chyba nie. Nie, no, nie. Na Transfermarkcie, no. Nie, no. Ale chyba nie. Natomiast... Wejdź na Wikipedię. Nie ma. W ramach podpowiedzi mogę ci powiedzieć, że dwukrotnie się otarł o to. To było drugie już pytanie. A, grał nawet, no. Dobra. Idzie? Grał chyba w finale Ligi Mistrzów. No jak się otarł, to musiał grać w finale. A czy no albo przechodził koło pucharu, jakby wystawiony, co są te fanfesty różne. Czy to piłkarz, który grał w lidze angielskiej? Nie. Ale grał trzecie w finale, pytanie. Więc musi być w tych top lig. Ja przypominam, że te czułko ma ciąg logiczny. Pamiętajcie. Co to znaczy? Ale przy pierwszym to akurat... Co to znaczy ma ciąg? Aha, że kolejni... Każde kolejne są powiązane. Myślę, że będzie to jakiś absurdalny ciąg logiczny. Na pewno, ale przy pierwszym to nawet najbardziej absurdalnego nie jesteś w stanie. Mhm. Zapytałem czatu GPT, czy ta postać, powiedziałem, czy ta postać wygrała Ligę Mistrzów? Powiedziała, że nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie zdradzało. Dobra, nic. Powiedz. Na koniec powiesz. Na koniec powiesz. O, to powinna być podpowiedź. Ja ci podpowiem. On czat coś takiego. GPT powinien raz podpowiadać. Klatę wystawiał? Nie, on robił ręce do tyłu, jak była piłka w polu karnym jego drużyny, przy blisko pola karnego i on chciał interweniować, to... Wielu piłkarzy tak robiło, ale on mi się z tym mocno kojarzy na pewno, że chował ręce, żeby nie było ręki. Czy wam też? Tak się kojarzy? To nie jest pytanie? Nie. Czy to jest obrońca? Tak. Musimy dać chłopakowi szansę, obrońca. Się interesuje piłką. Trochę się interesuje. Tak. No ale no to już nie tak bardzo jak wy. No, my się nie interesujemy w ogóle. Tak, jasne. Masz koszulkę. O jego imieniu był też bardzo dźwięczny bramkarz. Jezus, wszystko pewnie. I był też inny obrońca, też taki o takim ładnym imieniu i też dobry. Idziemy dalej. Miał to samo imię. I był czy też... grał w lidze włoskiej? Tak. Piąte pytanie. I teraz on to zrobi. On było czwarte. Teraz, piąte, tak? piąte. Bo obrońca Liga Mistrzów Polak, Anglia, okej, Włochy. Polaka pytałeś? No tak, pytał się pytałem. Czy grał w lidze polskiej? No, no właśnie. Czyli obrońca jeszcze Włoch. Jeszcze masz dwa pytania, albo możesz już rzucać, tylko wtedy... Obrońca z Włoch, który nie wygrał Ligi. Za trzy. Jakich znasz obrońców włoskich? Od tego zacznijmy. Właśnie, muszę sobie na lata to jeszcze podzielić. Czy jakiegokolwiek znasz obrońcę włoskiego? Znam. No to dawaj. No stary. Z którego klubu? Obojętnie jaki. Daję ci duże pole do popisu. Maldini na przykład. A takiego, który grał w Barcelonie? Chiellini. Gianluca Zambrotta. Okej, okay, no dobra, no to trochę znasz, no.
No to jak trochę zna. No. To jest Gianluca Zambrotta? Tak. Tak jest. Za bardzo go naprowadziliśmy. Za bardzo go naprowadziliśmy. Za trzy punkty, trzy punkty dla Krzysztofa. A co powiedział ChatGPT, bo tobie... ChatGPT? A, bo powiedział, że nie wygrał, ale to jest moja wiedza do września 2021 i jeszcze wiele się mogło zbić. Czy ja mogę teraz zobaczyć punkty? Możesz, teraz proszę bardzo. Dobrze, ci punkty. Ty masz jakieś pojęcie. Nie masz. No. 13 punktów. Jak ściemniał, że się nie zna, a tu masz. Naprawdę? No. Tam we Wrocławiu? Tak. Co, tylko, że ja wiesz, liga angielska raczej, nie? Kurde. To zaraz będzie pytanie z ligi angielskiej, nic nie będę wiedział. Super. No. Ja mam coś białego na włosach w ogóle. Można jeszcze raz? To lepiej nie. Pokaż. To może... Tam jest coś białego na moich włosach. Faktycznie, faktycznie. No to jest tło. Sam musisz sobie czyn. Odpowiedzieć na to pytanie. Ściągamy to. Dobra, to ja teraz idę na czułko, na siebie. Dobrze, odwróć się. Dobrze. To ile jest? Tak się podpalił. Cztery. Podjarałem fest. Okej. Dobrze? Okej. To już nie będzie tak łatwo, nie? No nie, bo już nie będziemy podpowiadać, bo teraz koniec, teraz to. Dobra, idziemy w to. W całej historii czułka niewielu było takich, co za trzy rzuciło, mam wrażenie. Alright. Czy to jest Polak? Tak. Już wiesz. Nie zapytam, czy wygrał. Czy... Dlaczego nie zapytasz? Czy grał w kadrze? Tak. Tak. Czy to jest pomocnik? Nie. Czy to jest obrońca? Nie. Ale a propos tego, czy to jest pomocnik, nie. Ale nie. Zaraz. No, że se kiedyś tam zagrał w pomocy nie, raz. Zaraz. Nie, no wszyscy go kojarzą z inną pozycją na pewno. Spokojnie. Był taki turniej, na którym zagrał. Fajne. Audi Cup. No nie. To był turniej proboszcza w Ząbkach. A, ja wiem jaki turniej. No, ja wiem jaki turniej. No właśnie. A faktycznie, on zagrał jako, okej. Okay. Ale generalnie dobra, jest, okay. Dobra. Masz rację. Czyli to jest napastnik. Dobra. O Jezu. Co? Co? A to nie potwornie. No dobra, i tak wiadomo. W sensie jak wiadomo, że mógł grać na pomocy albo nie, to no tak, nie brałem. No tak, no tak, ile pytań było? Cztery. Tu, grał w kadrze, napastnik. Czy po 2016 roku grał w kadrze? Nie. A czemu akurat 2016 dałeś jako? No to jest mniej więcej połowa mojego życia. Nie, no nie wiem, tak sobie wymyśliłem z tego. Był przed euro, czyli był przed tym euro. Mm-hmm. Czyli masz 14 lat. No właśnie tak coś tutaj, coś mi tu nie grało. Jak ten 13 lat, wiesz, tego, nie widać tego. Brody. Kubek szybko. Świetnie jesteś z matmy. Coś tu nie zagrało. Proszę cię, Kuba. Dobra. Jest dobry, to 13 latka z Turcji. Mam jeszcze dwa, tak? Okej. To jest Emre, nie, ten z Borussii Dortmund kiedyś, dobry taki. A Nuri Sahin? Nie, ten młody, Emre Mor. Emre Belzoglu był taki świetny. Był też. Trenerem. Świetny piłkarz. Trenerem Buksy albo Piątka jest. Teraz? Nie pamiętam kogo dokładnie. Nie, Piątka. A czy grał w top 5 lig europejskich? Nie. Nie grał. Nie grał, nie grał. Nie grał, nie grał. 6. Kurde. No nie wiem, czy to był Turek, ale coś mi mignęło. Jakiś piłkarz niedawno, że ma 13 lat, czy 14 i z brodą. Co ostatnie pytanie? A to jakiś z Ugandy pewnie, Afryka jakaś. Właśnie był ale może coś źle widział. Co może wspólnego polskiego? Freddy Adu miał 13 lat. Czad wie już na pewno. Freddy Adu miał 13 lat, jak debiutował w MLS. Ale miał brodę? Kontrakt. On nigdy nie miał brodę. Nigdy nie miał brodę. Czyli miał brodę. Czyli co? Czyli podejrzewam, że miał brodę, ten napastnik. Czemu? Tak sobie powiedziałem. Czyli nie miał. A co on ma wspólnego z Gianluca Zambrotta? Nie wiem. Ja wiem co. No, ja, okej, okay, no, no, no jedną zbieżność widzę, ale taką bardzo... Na siłę trochę. No. A Zambrotta po prawym skrzydełku hulał, to był taki... Ja go z Barcelony głównie pamiętam. A Zambrotta to i lewa i prawa. Dobry zawodnik. Lewa, prawa tak? Nie wybiera. On sobie mógł na jednym i na drugim wahadełku. No, zajebisty był. Do przodu. On z 11 grał w Barcelonie. Gianluca Zambrotta. Ostatnio mi się przypomniało to... A mi chodziło o Gianluca Palukę. Czy zagrał mniej, czy więcej niż 20 razy w reprezentacji Polski? Więcej na pewno. Dobra, Andrzej Niedzielan. Nie byłeś daleko. No. Zobaczmy. Grzegorz Rasiak? Nie. No to już nie wiem. Marcin Żurawski. Myślałem, chciałem powiedzieć, czy grał w Szkocji. Miałem takie pytanie. No to właśnie. Ale każdy coś kiedyś miał. Minus punkt dla Krzysztofa. Ale znowu wyznaczam? Tak, wyznaczasz, ale już nie możesz na siebie. No wiem. Nie, to byłoby mega słabe. Dobra, to ja poproszę o złość Paczula na Adasia. A pokazałeś nam wąsa. Nie, bo chciałem cię zmylić. Dobry zawodnik. Tweet Paweł Paczula. Swój pogrzeb wyobrażam sobie tak, że z głośników leci. Wszyscy mi zazdroszczą, że jako jedyny tego nie słyszę.
Kogo nie chciałby, kogo chciałby nie słyszeć Paweł? Adama Mandziary, Sławomira Mencena, Grzegorza Markowskiego, Jakuba Rzeźniczaka. No do Pawła mi najbardziej Adam Mandziara pasuje. Chyba nawet czytałem tego tweeta. Nie znam tego tweeta, szczerze mówiąc. Oj, ale... oj. Co, oj? Dajcie jakąś podpowiedź, bo i tak jestem na szarym końcu już. Ja tu podpowiadam jemu, a sam jestem. Myślę, że Paweł na swoim Twitterze przez. Zwróć uwagę kiedy. Ja dam Stasiaka. Paweł też bardzo politycznie lubi uderzyć. Odpowiedzieliście mu to już nie chcesz. Nie no, Mencen mi chodzi po głowie też, no bo Paweł, te tweety Pawła czasami widzę. Grzegorz Markowski jest w porządku. No, a wiesz, co było stary 8 kwietnia z Grzegorzem Markowskim? Co było? No. Aha, nie wiem. No dawaj. Nie wiem. Tylko pamiętaj, że to chodzi o Pawła Paczula i tu trzeba się spodziewać niespodziewanego. No właśnie. I tu wyskakuje jak. Kuba Rzeźniczak też ostatnio był głośno o nim w mediach. Wszystko mi pasuje, oprócz Grzegorza Markowskiego. Grzegorza Markowskiego odrzucam, bo Perfect to jest świetny zespół, bardzo lubiłem zawsze słuchać. Ale... A czy Paweł lubił? Nie wierzę. Paweł ma dobry gust muzyczny, w miarę przynajmniej. Zje. Możemy zadzwonić do Pawła po tym pytaniu? A tam granie na czekanie Grzegorz Markowski. To by znaczyło, że C jest z błędną odpowiedzią. Żartuję. Patrycja Markowska. Kołysanka dla nieznajomej, nie? I leci Paweł. 8 kwietnia 2023. Tydzień po prima aprilis. Dwa dni przed rocznicą katastrofy społecznej. No dobra, Kuba Rzeźniczaka odrzuca. Dzień po 7 kwietnia. Zostaje po 7 kwietnia. Adam Mandziara albo Sławomir Mencen. I pół na pół. I teraz zobaczę, co wylosuje komputer. Petycja pokaże. Dużo osób to zobaczyło. No, poniósł się ten tweet. A to jest aktualny screen, czy... Tak, dzisiaj go robiłem. Okej. Pokrzywamy sobie tak, że... Czyli poniósł się. Ale już myślę, powiem że... Powiem ci, Kuba, że uspokoiłeś mnie, że dzisiaj robiłeś, to znaczy, że przygotowywałeś się. W przeciwnym razie byś musiał sobie zapisywać takie... Dobra, no przecież... Presja czasu teraz. Okej, presja czasu, presja ekranu. No dawaj, Janek. Jakaś podpowiedź? Nie ma. Albo A, albo B. To o to mi chodziło właśnie. Dziękuję. Pierwsza myśl był Adam Mandziara, więc damy A. Krzysiek, wziąłeś? Ja dałem Stasiaka. Tak. I nawet jak on powiedział Mandziar dobrze, więc tak mam minus punkt, nie? Więc też pójdę w Mencena. Ale to wydaje mi się, że to był Mencen. Mencen. Mencen, nie? Mencen. Czyli Adam minus jeden, Krzysiek plus jeden. Tak jest, za 2 punkty. On miał jakąś zajawkę. Tam coś było ostro w tamtym wtedy, no. Mniej więcej momencie na tego Mencena. No możliwe, tak właśnie kojarzyłem. No. A to nie wtedy wrzucał zdjęcie tych flag III Rzeszy i tam... Ja staram się z daleka od polityki, to więc chyba jak, nie wiem. Jakiś tam w miarę... A było, że mniej się o polityce, w sensie trzeba się znać, interesować, ale takich niuansów to lepiej nie śledzić, to ryjebanie straszne. To jest show business. Strasznie ryjebanie. Ale dobrze, no trudno. Krzysiek, bo tak jestem. W takim razie oro profesorom na pana Macieja. Proszę bardzo, tym razem dobrze pokazałeś. Też chciałem was zmylić. Orest Lęczyk znany jest z niekonwencjonalnych metod treningowych. Jakich zajęć nie zaordynował swoim piłkarzom? Przeciąganie liną klubowego autokaru, bieganie z krzesłami ogrodowymi nad głową, granie dwiema piłkami, jedną normalnie napompowaną, a drugą sflaczałą. Gra w tenisa bez rakiet. Mogę dać mi tego. A czekaj, jak on odpowie, to ja stracę punkt? Tak, tak. A to nie, bo to będziesz wiedział. Którego zajęcia nie zaordynował? Nie, nie było go. Trzy były, jednego nie było. W ogóle ładne to zaordynował, dałeś. C. C? Tak. Granie dwiema piłkami, jedną normalnie napompowaną, drugą sflaszałą? Tak. Błąd. A. Ja bym dał A. A. Nie było A. Nie było przeciągania liną klubowego autokaru. Okej. Okay. Oglądać Mirka. Minus jeden punkt dla Bąsa i wyznacza Krzysiek. Mirosław Stasiak, życie i twórczość na Wojciecha. Proszę bardzo. Mirosław Stasiak, życie i twórczość. Tomasz Hajto był w 2011 roku grającym trenerem Stasiaka Gomunice. To już wiadomo, jak ta przyjaźń. To prawda. Jak według legendy trafił do A-klasowej drużyny? Miał w ten sposób odpracować dług, który zaciągnął u Stasiaka? Przegrał ze Stasiakiem mecz w tenisa, którego stawką była praca w Gomunicach? Rozliczył w ten sposób zakup Audi A8 od Stasiaka? Wybrał Gomunicę, bo zarabiał tam 10 tysięcy.
Trzeba by było zapytać Łukasza Cionę, bo nowy pan dobrze zna i myślę, że tak. Nagrywał mieszkańca Wrocławia. Albo zapytać tam Kahajtę po prostu. I kiedyś tam na jego kanale była retransmisja wielkiego hokejowego, tenisowego, takiego mini finału Wimbledonu. Haj to Stasiak. Tak, naprawdę? No, nagrał, jak se grałem w tenisa. No. Ty za dużo wiesz o tym Stasiaku, stary, naprawdę. Nie wiem, ale wydaje mi się taki najbardziej logiczne, czyli pewnie będzie źle, ale zaznaczę odpowiedź A. Miał w ten sposób utracować dług, który zaciągnął Stasiaka. Źle. Aj. Przegrał ze Stasiakiem mecz w tenisa, którego stawką była praca w Gomunica. No, widzisz, dobrze ale też Tomasz Hajto, zobaczmy, że tutaj honorowo się zachował. Tak. Dlaczego miałby się niehonorowo zachować? Przyjechał, grał, trenował. I podobno tam zagrał w jednej drużynie wraz ze swoim synem. O. Czyli Mirosław Stasiak dał okazję do spełnienia takiego ważnego ojcowskiego. Jego syn, sprawdź na 90 minut, grał w OKS-ie Otwock. Jak ma na imię? Wydaje mi się, że Mateusz. Mateusz też tak pisał. Ja miałem bonusowy pół punkta. Mateusz Hajto. Jagiellonia Białystok, młoda ekstraklasa. Akurat wtedy, kiedy Hajto był tam trenerem. Jak do tego doszło? I tylko to jest na 90 minut. Okay. A nie, jeszcze są inne sezony. Jest Start Otwock, trzecia liga. Mm. Czy tam był Dariusz Dźwigała? Tak. O. Wszystko się układa, tak? W jakąś całość taką logiczną. I jeszcze jeden sezon, Puszcza Hajnówka. Też trzecia liga. Czyli nie ma Gomunic wpisanych. Nie ma wpisanego Gomunic. Dobra. Ale to klasa, dawaj, mamy się spieszyć, bo nas cisną. Tak, dobra. Proszę bardzo. Tu już panowie byli, to na siebie. Teraz co to za furka? Co to za furka? Na... Nie jest to Twingo. Kia. Jest ten Christian. A to wystarczy podać. Aha. Tak, no Christian, mogę powiedzieć, że Christian Pulisic. On sam już nie wie, jak nie mówić. Zobaczmy. No powiedziałem, tak, mówię sobie Kia, Pulisic. Dobra, Kia, ale ostatnio widziałem, jak do Milanu przychodził, że już mówi, że Pulisic też może być. Zobaczmy na prawidłową odpowiedź. Tak, ale osobie, jak się przedstawia. Bo zobaczyłem teraz stary na Fredze Volkswagena. Volkswagen. A, faktycznie. Tak mówię, co ja powiedziałem. Ej, faktycznie, nie za... Ale sfrajerowałem się. Nie za... No nie, jeszcze on stoi w... No to powiem ci, że tutaj... No to było strasznie słabe. A jako, że Volkswagen to ukochane auto Polaków, w Spota Wheel ich do wyboru, do koloru już od 35 900 zł. No cóż, że odpowiedziałeś, nie wykorzystaliśmy mego bonusu. Ale wyznaczam, nie? Bo wracamy do... Będziesz, ale nie możesz na siebie. Wiem, już nawet mnie. Minus jeden ma, wstyd. Minus jeden Krzysztof. Dobra, ja poproszę znowu Oro Profesoro, tym razem na pana Adama z Wrocławia. Ja. Proszę bardzo, Oro Profesoro. Męczy mnie ten Oro dzisiaj. Dwa razy. Ostatnie pytanie. Które zdanie o Oresie Lęczyku nie jest prawdziwe? Kiedy jechał z drużyną na obóz, nie zabrał piłek, tłumacząc, że nie będą potrzebne. Mhm. Zabierał małżonkę na obóz, a później mówił piłkarzom, zdajesz sobie sprawę, że jesteś w tym zespole tylko dlatego, że moja żona cię uwielbia? Cokolwiek to znaczy. Do każdego, kto włożył w klubie rękę do kieszeni, mówił, możesz już sobie iść i wrócić jutro. Podczas odpraw rysował na tablicy, jak powinno się ustawiać na stole nóż, łyżkę i widelec. Pan Orest jest w ogóle takim kozakiem, że tu wszystko by pasowało. Ale A było, miało miejsce. B też bym chyba powiedział, że to może się wydarzyć. Strzelałbym, że... Żeda. Podczas odpraw rysował... A poczekaj, daj sekundkę jeszcze, poczekaj. A na pewno było, jestem niemal pewny. Pewnie będzie A z kolei. Do którego nie było, stary wyznaczyć. Tak? No. Dobrze wiedzieć. Teraz też C by mi tak pasowało. I tylko jedna jest na pewno tak poprawna. Muszę się upewnić. Znaczy, wydarzyły się trzy historie. Jedna się nie wydarzyła. Jedno wymyślam ja, tak dla podpowiedzi. A wy wiecie? Tak z ciekawości? Ja bym obstawił... Nie mów, coś obstawił, bo ty byś dobrze obstawił. Ja to czuję, a ja walczę o trzecie miejsce. Nie idź, dobra, ja tu nie walczę o punkty przecież. Dajemy D. D. Nóż, łyżka, widelec na odprawie. Błąd. Ja bym dał C. C. Kurczę, no już to C chodziło, no ale trudno. Aczkolwiek to było podchwytliwe, bo Orest Lęczyk, on był w ogóle fanatykiem Sauer, Wivru, Kinderstuby, jest. I kiedyś była taka sytuacja, że jakiś dziennikarz z nim przeprowadzał wywiad i rękę trzymał w kieszeni, a tutaj dyktafon w drugiej. Tak, Orest Lęczyk, tak, niepostrzeżenie, tak, złapał za tę rękę, wyciągnął mu z kieszeni. Ono, cóż, ale nie kazał mu iść. To ja miałem bardzo podobną historię z moją panią dyrektor w liceum. Co ci no,
troszkę naodwalałem i niemożliwe. Zostałem poproszony do gabinetu pani dyrektor w trakcie lekcji w ogóle. I przyszedłem i pani dyrektor rozmawiała ze mną w taki sposób, że podlewała kwiaty. A to, co się dzieje ze mną, opowiadała jej pani sekretarka. I ja tam wysłuchuję, co ona ma mi do powiedzenia. I ona w pewnym momencie do tej sekretarki: ty nie mów mi, kurwa, że on trzyma ręce w kieszeni. A ja w tym momencie od razu ręce z kieszeni wyjmuję, nie? No, my zrobimy jeszcze z ciebie człowieka, Wąsowski. Do widzenia. No i nie zrobił. Nie, i nie wyszło. No, no, niestety. Ale z tymi odprawami to też mnie się... Ale jak przekleła, to tak trochę się zdziwiłem. Bo kiedyś mi Maciej Żurawski opowiadał, że przyszedł teraz Lęczek, jak pracował w Wiśle Kraków i narysował nagle na tablicy rondo, drzewo, jakieś ulice. Oni tak wszyscy, bez słowa w ogóle, żeby też nie było, że jakiś tam dzień dobry, że po prostu tak wszedł. No, to dzisiaj miałem wypadek. A to jeszcze była taka anegdota, że nie pamiętam jakie miasto, powiedzmy niech to będzie, Bolesławiec, że ktoś tam przychodził z Bolesławca grać do jakiejś drużyny i się go zapytał: Bolesławiec, a powiedz mi, bo tam 25 lat temu byłem kiedyś, tam było takie rondo i tam było takie drzewo obok ronda, to drzewo jeszcze stoi? No, wyznacza, jejku, ja się pogubię. Ja dalej wyznaczam. Ty tak. Jeden na jeden albo rebus, Wojciech Maciej. Wojciech Maciej, jeden na jeden albo rebus. Trenerzy Śląska Wrocław. Muszę sobie wpisać na portal Transfermarkt. A tu się działo ostatnio dużo tam. To... Ogólnie, mogą dojść nawet przed Chrystusem. Przed Chrystusem. Mogą no. Proszę bardzo, zaczyna, kto ma więcej punktów? Zobaczyć. O, taki aktualizacja. Pani na gorącym rynku. Żywe punkty. No. No. Maciek, ja mogę zacząć, zacznę. Szukiełowicz. Brawo. Ores Leczyk. Brawo. Jacek Magiera. Brawo. Mariusz Rumak. Brawo. Stanisław Lewy. Brawo. Ryszard Tarasiewicz. Brawo. Iwan Dziurdziewicz. Brawo. Piotr Tworek. Brawo. Tymczasowi też się liczą. Lawiczka. Brawo. Paweł Baryński. Brawo. Tymczasowy. Tymczasowy. Ale był. Był. Legenda Śląska. Krzysztof Mączyński, nie. A, to przepraszam. Pawłowski. Jan Urban, tak jest. Jan Urban. Było. No i teraz się robią schody, więc 30 sekund. Tak, 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 tak. Janusz Wójcik. A, był. Grzegorz Kowalski? Był. Kto? Mocno wjechał teraz. Był. W 98. Przed Wójcikiem. I w 2003 też ładne. Był. O, to Paweł Wójcik. Wydaje mi się, że chwilowo mógł być Waldemar Prusik. Moje źródło. Tego nie mówi, czekaj. Waldemar Prusik. Waldemar Prusik. War. Na profilu Waldemara Prusika na Wikipedii jest informacja, że był tymczasowym trenerem Śląska Wrocław. Proszę bardzo. Sprawa. Dobrze, że jest ten War. Już jak się Grzegorzem Kowalskim ratowałem w poprzedniej, to teraz nie wiem. Drugie najpopularniejsze nazwisko w Polsce to Nowak. Możesz spróbować. Grzegorz Nowak, nic.
Czy mamy jakiś taki jeden typ ratunkowy, jak już nie będzie, jak już tam zostanie 15 z 5 sekund? To już zaraz. No, zaraz będzie ratunkowy. To już tak. Zaraz. Będzie, jak będzie 5. Ty, a Krzysztof Wołczyk nie był przez chwilę? Był. Był, też mi się wydaje, tak? Tak, Majerzu, to tego nie mówiłem, że tam dziś war. Wiem, że on grał wiele lat, ale no grał. On był asystentem chyba. Nie wiem, czy to, teraz to już jest takie w tymczasowość. Wydaje mi się, że był. Ale był. Był? Był. War. No. Ach, ten war. No, ale też był ratunkowy. Był. Dobrze. Fajna. Maciek. Zacięta rywalizacja. Wydaje mi się, że przez chwilę tymczasowym był też Tomasz Łuczywek. Już grubo jedziemy. Tak? Tak. Właśnie o tego i mówi. Czy możesz sprawdzić, ale tam po Magierze chyba mógł przejąć na chwilę. Tak, tak. Tymczasowym był. No. Był. Stop. Nie? Oj. Nie. O, jego źródła drugiego nie ma. Bies asystentem był. Ale nie. Nie. No wpisz na Google'ach. Łuczywek obowiązki pierwszego trenera Śląsk. Zadzwoń do Paczula. Pisze Łuczywek Śląsk Wrocław tymczasowy. Hmm? Był? No, musiał uratować. Trzy dni był pewnie. Jacek Magiera miał COVID. Ale jest. Super. O, ale Jobka wyciągnął teraz. Dobrze. Fajne, Wojtek. O Chryste. Kurde, a to jest pojedynek. Fajny, mi się podoba. Ja już nie mam pomysłu. Dawaj jakiegoś Nowaka, mówię ci, no. Nie, ja mam innego ratunkowego, już tylko jest, to będzie śmieszne przynajmniej. Będzie 5 sekund to był. 10. Andrzej Padewski. Nie wiem, kiedy się zagrubo. Za grubo. Ale masz jeden błąd, czyli błąd wykorzystałeś. I jeszcze masz 30 sekund na nowo. No dobra. A wpisz Andrzej Padewski tymczasem. Nie było. Nie, to chyba nie. Ja znam życiorys Andrzeja Padewskiego. Myślę, że jest ktoś oczywisty, o kim zapominamy. Nie? No pytanie, co to jest oczywisty, wiesz. Dla ciebie oczywisty, dla kogoś nie. Staszek Lewy był, nie? Już powiedziałeś. Tak. Nie, oczywiście już powiedzieliście. Jest jeszcze jeden taki oczywisty. Pokaż. No wpisałem i od razu wskoczyło. Dobra, pas. Był. Maciek, nie. 2 punkty, był, Wojtek był, minus był, 1. Był. Kto jest oczywisty? Ja bym dał jeszcze Piotra Jawnego, ewentualnie, bo on był trenerem rezerw, tymczasowym. I był jeszcze taki gościu, który też ma na nazwisko Dymkowski, ale nie pamiętam. No to z Jawnym duet tworzyli, bo to potem pod Beskidziu. Ale nie tak. Robert. Nie Robert. Nie Robert. Marcin chyba jest Dymkowski. Nie pamiętam. I to by były jakieś moje strzały, ewentualnie Dariusz Sztylka. Nie było Sztylki. Słuchajcie, tak, przed Tarasiewiczem. Jan Żurek. Lubosz Kubik. Lubosz Kubik. Grzegorz Kowalski, Marcin Putyra, Petr Nemec. Dość oczywisty. Władysław Lach. No i to już dalej. Władysław Lach. Wojciech Łazarek. Był. Wiesław Wojno. No, ale... Jerzyka, Salik. Także 2 punkty Wąs, minus 1 Wojtek i proszę bardzo. Wąsie. Lubosz Kubik, tylko dodam, grał w Chicago Fire. I masz jego koszulkę dzisiaj. I tak, i grał nawet w pierwszym meczu, w historii Chicago Fire, w historii, w 98. Pierwszego gola w tym meczu strzelił Roman Kosecki i w jednej z pierwszych akcji Piotr Nowak dostał takiego strzała od rywala, że mu pocieli całą tą brodę. Leciało z niego jak z jakiegoś boksera. I Piotr Nowak zapisał się, że był pierwszym faulowanym zawodnikiem w Chicago Fire, a Roman Kosecki, że strzelił pierwszego gola. Ty chyba lubisz Chicago Fire. To bardzo ciekawa historia. Dlaczego w ogóle Chicago Fire? Musimy przyspieszać. Bo pożar był wielki. Z tego, co słyszę na ucho. Wieku. Dlatego przyspieszamy i czułko dla Adama. Odwróć się, Adamie, proszę bardzo. Już? Tak. Nie kojarzę tego ciągu logicznego teraz. Ja mam tylko jeden. No ja też, ale to tak. A czekaj, był Zambrotta. I na tyle, że byłem nawet. Tak. I Żurawski, tak? Do tej pory. Tak. Zapiszę sobie. No dobra. Czy jestem Polakiem? Nie.
Ile mam tych pytań? 7. 7, to dużo. I tak nie zgadzam, ale pobawimy się. No dobra. Nie jestem Polakiem. To wbrew pozorom dużo nie mówi, nie? jak zadałem to pytanie, takie, no mam jeszcze ponad 100 krajów. Może i na ponad 200. Czy grał w reprezentacji swojego kraju? Tak. Dobra, nie Polak, reprezentant swojego kraju. Czy grał w lidze top 5? Tak. Dobrze. Już teraz część krajów odpada. Tak. Niewielka, ale... Pięć. Pandora. Ale w Andorze ciekawostka grał zawodnik z Ligi Top 5. Joan Capdevila kończył chyba w Andorze. To by piłkarz. Ciekawostkami muszę się podpierać. Bo... Grał też z Airalem Cabrerą kiedyś. Capdevila? Chyba tak było. No. Czekaj, czyli tak, nie Polak, reprezentant swojego kraju, grał w Top 5. I to jest ciąg logiczny z Żurawskim i z Zambrotną. Tak. Czy jego nazwisko jest na Z? Tak. O tym ciągu myślałeś? Tak. Ja też. No dobra. O którym ciągu logicznym? Że na Z. Wosu jeszcze nie zajarzył. Że na Z. Że na Z, no bo Żurawski ten, nie? Żurawski jest na Z. No wiadomo, że na Z, proste. W angielskich wersjach G zawsze był na Z. Tak. Żurawski. Ile mam jeszcze tych pytań? 3. Chodzi mi po głowie taki... dobra, inaczej. Czy to był zawodnik... nie wiem, czy mogę zadać takie pytanie. Światowego, że tak powiem, formatu? Czy co to znaczy? To jest nieuchwytne. Nie jesteś... No, na przykład... no, Kovacevic nie jest jeszcze zawodnikiem światowego formatu, a na przykład Zidane jest. No to on jest tak pomiędzy jednym a drugim. Okay, no. Troszkę bliżej. Nie, ale myślę, że bardziej światowego formatu. Tak, bardziej światowego. No tak, to pytanie zaliczone. Mhm. Dobra. Nie, no tak, tak, no tak, tak. Za kratami, że się dodałem? Ja już nie wiem, rysuję różne rzeczy. Światowego formatu, grał w top 5, reprezentant. Czy zdobył Mistrzostwo Świata? Nie. Ile jeszcze pytań? Jedno. I zadam je i muszę już zgadywać. Tak. Nie zdobył Mistrzostwa Świata. Nie. Był napastnikiem? Nie. No jestem. jestem dalej w punkcie wyjścia, nie? Strzelaj. No strzelam. Ten Zidane mi chodził po głowie, ale jak mówisz, że nie zdobył Mistrzostwa Świata, to odpada. Nie był Polakiem. I nie wygrał Mistrzostwa Świata. I nie był napastnikiem. Wiecie, coś macie na głowie? No wiem. No, widzieliście, dobra. Mogę Staszaka użyć, tak? To byłoby dobre, nie? Teraz to nie. No dobra, no strzelamy coś. Kenneth Zohore. Nie był Kenneth Zegbo w Legii. Ale to raczej nie jest piłka światowego formatu. Co na nim spoko. Tak Adam Zrelak. O, a tu światowy format. Tak. To już reprezentant. Pasowałby. Nie wygrał jeszcze Mistrzostwa Świata, jeszcze. Ale może wygrać. Panie Adamie. Ojej, dziura kompletna. To jest odpowiedź? Reprezentant na Z, no. Stop 5 lig, stary. No, wszyscy to, ty teraz widzieli, to cwani. Najgorzej, jak się siedzi, się odpowiada. Ale dobra, no, strzelimy. Kurczę, chciałbym to strzelić chociaż, żeby nie oddać za darmo. Dawaj, mi jakiś czas, to się szybciej ten... Sam sobie narzucam presję. 30 sekund. 15. Tak jak było z tym Śląskiem u mnie. Jak będzie 5, to 10. Dobra, to już. Pięć. Krzysztof Wołczyk. Nie wiem. Zobaczmy. Zobacz. O kurczę. Aleksandr Zinchenko. To bym nie wpadł. Kto wyznaczał? Maciej. Ja.
Proszę bardzo, Maciej. To zostało. I minus, minus jeden dla Adama. Dużo jeszcze zostało. Furka, czułko, Zoś Paczula. Ale odgadnięte. Ale ciągle liczne jest odgadnięty, to tak. Dużo daje. Znaczy, oro profesora. Mieszkanie jest dla wszystkich? Tak. To mieszkanie. Proszę bardzo, mieszkanie. Poznań. Mieszkanie na kołach. Kawalerka na kołach. Witam serdecznie, mam do wynajęcia mieszkanie na kołach. Zbudowane na bazie Renault Master z 2022 roku. Na wyposażeniu wygodna wersalka, panele słoneczne, TV, wyposażona kuchnia, łazienka z prysznicem i toaletą kasetkową. Ogrzewanie webasto na ropę. Całkowity koszt to miesięcznie z chemią na, do toalety na start. Pozdrawiam. Ładne. Ostatnio sobie oglądałem po raz chyba 15 już program Paczesia, Benchy, i on tam mówi o kamperach właśnie. I to taki kamper właściwie można to nazwać. Może Paczes sprzedawał. Może Paczes sprzedawał. Nie, Patryk. Patryk, nie Rafał. Czy to auto jest na chodzie? Nie wiem. Jak... Trzeba Patryka zapytać. Aha, nie jest podane. W Poznaniu, tak? W Poznaniu tak. Też drogo. No i to jest, można powiedzieć, samy centrum. Gdzie chcesz, tak naprawdę. To może być i nad morzem równie dobrze. Można przejechać. Chociaż nie, do centrum Poznania bym już nie wjechało przecież. To jest rozkopane całe. A to tam żaden samochód nie wjedzie. Ale żaden. Właśnie może taki by wjechał, tym bardziej, bo że niby jakiś robot naszy budowlany. Może. Ja myślę, że tutaj nie jest mało do wynajem tego auta. Dobra. A to jest już z paliwem, czy nie wiadomo, czy bez paliwa? Nie mam takiej informacji. Ogrzewanie na ropę. Dobra. Dobrze, mamy? Wszyscy napisali? Mamy. Tak, tak. No jest. Proszę bardzo, odpowiedzi. 540, 1000, 880, 700. I zobaczmy. 1500. 1500. Adam, czyli najbliżej trafiłem. Byłeś. No. Punkt dla Adama. I wyznaczasz dalej. To nie są tanie rzeczy. To dawaj za ciosem, Adam, z tymi mieszkaniami. No to proszę, to możemy. Mieszkanie. Proszę bardzo. Absolutnie mały pokój bez łóżka. Absurdalnie. I zobaczcie, jak to jest ułożone, bo to jest zarówno regał, aha, to na dole, jak i łóżko. Świetnie posłanie, podoba. Widzicie to? No, a musi być tak niewygodne, że ja się kręcę. Ale doceniam tą tablicę korkową, naprawdę. Tak, jest tablica korkowa. Mega. To wiesz, co wszystko. Wygląda jak mieszkanie takiego seryjnego zabójcy, co sobie ofiary na tej tablicy korkowej rozpisuje. A skąd to jest? Z jakiego miasta? Nie wiemy. Z Wrocławia, z Wrocławia to jest. O, a we Wrocławiu też drogie mieszkania. No właśnie. No i co teraz? Absurdalnie, ale to było absurdalnie mały pokój, to jest w tytule tego ogłoszenia. To jest z artykułu na Noise. A, okej, okay. Okej. No dobra, no to ja tutaj. To jest kategoria, która jest odpowiedzią na rosnące potrzeby naszego społeczeństwa. No to prawda, wszyscy mamy? Dobrze. Wojtek 350, Adam 1000. Tak. 417? No to jest 1000. 1000, okej. 417. 417 i 666. Co za szatańska wizyta. Zobaczmy. Jezu, jak ty się nie boisz. 600 zł. Wow. Czyli Maciek był najbliżej. No jak dał 666, to musiał najbliżej, wygrać. Najbliżej. Brawo. Pomagają mu siły Maćka. Piekielne. I pani dyrektor będzie władzy. Jeszcze raz to samo kategoria. Jedziemy. Proszę bardzo. Tak, jak mi się spodobało. Pokój dla studenta lub osoby pracującej. Idealny nocleg, super lokalizacja. Przecież to jest klatka schodowa. To nawet gorzej niż Harry Potter, bo Harry Potter był pod schodami, a tu masz na schodach żyć. Znaczy, moim zdaniem, Maciek, ty byś się nie zmieścił tam. To miałbym problem. To jest półka czy schod? To jest jakaś garderoba. Co to jest? A co tam jest na dole? Są poduszki, tak? Poduszki, tak. Nie, dla mnie, słuchajcie, to a to zielone schody. Z tyłu, to co to jest? To jest rura ciepłownicza. Nie, to zielone za rurą. Nie wiem. Obicie takie, żeby to ocieplenie. 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 W jakim mieście to, wiadomo? To było chyba bez miasta. No to trzeba strzelać. Na polu gdzieś leży. Ale widać, że za jakość mieszkania i wykończenia się płaci, nie? Ściany takie porządne widzę. Tak. Poszło. No, wstegły, dobra. Dasz 1000%. Gotowi? Nie. Idź konsekwentnie. Tam. Przysłamy. Wojtek 300, 550. Adam 550, Krzysiek 299 i 333 zł. Zobaczmy. 250! Jest o złotówkę! O złotówkę! Krzysiek, jeden punkt o złotówkę. Brawo! Pracowałem kiedyś w nieruchomościach, dlatego mi tak. No, widać, że potrafi ocenić. Sprzedawałeś takie mieszkania ludzie, tak? Upychałeś. Pato developer. Chcesz kupić? Co zostało, panie? Co zostało? Pierwsze odnośnie mieszkania. Krzysiek wybiera. Co zostało? No jeszcze dużo. Okej, dobra, to poproszę w takim razie jeden na jeden albo rebus. Maciek i Adam tym razem. Proszę bardzo, będzie rebus. Ha
Siostra Zidana. Nie. Kurde, ja wiem. Kurde, ja wiem. To jest postać, postać. To ja. Można z ile się chce strzelać. Można strzelać ile się chce. Tak. Kurde. Za Zizu, za coś no. Tam. Postać, postać. No, postać, to Stasiak, Stasiak. No. Stasiak, no. 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 Zizu, Simon Zazas podchodził do Karnego. Zidane. Zizu, pani to jaka Zuza. Jakaś Zuza. Zuza Grabowska aktorka. Tak. A, to córka Andrzeja Grabowskiego. Dobre, 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 ładne. Dobre. Żona Pawła Domagały. O. Tak. Dobra. Ja są powiązania. No, co dalej? To ja wyznaczę, tak? Czyli teraz Adam 2 punkty, a Maciek minus 1 punkt. Patrz, jak ci dałem tak. Po koleżeńsku. No tak, może, może wrócę do 10 przynajmniej. Już nie ma 1 na 1, albo Rebus. Nie ma a tego. Już nie ma tego, nie ma tak? Co to za furka została? Jest tylko po lewej stronie ta. No to... A to... Furko, patrzą, Stasiak, i co to za furka? No to poproszę... Furkę na siebie. A zanim furka... Dobra, nie, proszę bardzo, furka, furka, furka. Ja wiem. Ingolo Kanty, masz zgadnąć, co to za samochód. Tym. Jeden Staszek był? Jeden, jeden. Proszę. Aha, aha. To jest według mnie podchwytliwe, bo to wygląda jak taki... Nie, on jeździł taki to jest to. Ja nie wiem, czy on... To jest to? Nie to wiem. Jest to. To jest to. Nie wiem, czy on biorę na siebie furę, jak ja, tego furę, jak ja samochodem nie jeżdżę. Tak, to jest to. Ingolo Kanty. A może być też. Ingolo Kanty. Nie, nie, na pewno jest to pierwsze. To nie jest taki Mini Cooper? Nie wiem. Pytasz, czy nie, on takim chyba mniejszym jeszcze jest. To w ramach wytłumaczenia, czy skargi pan to mówi? Wytłumaczenie raczej. Zapomniałem marynarki z sobą. A to w ramach wytłumaczenia, czy skargi? Ale za duże klamki. Za duże klamki. Ale lusterka takie mocne, no. No. Fajne. I kierownica po prawej stronie. Fajne, fajne. No bo w Anglii. Świetnie ci idzie. A w Arabii już nie będzie musiał. W Arabii będzie miał szofera. On myślę, że już nigdy nie będzie w samochodu. Ty synku, ty już nie będziesz musiał tego robić. Tata, kiedy ja kogoś sprzątnę? Ty synku. Mini Cooper. Mini Cooper? Brawo! Tak brawo! Zobaczmy, Mini Cooper. To jest fajna wyścigówka taki w ogóle. Ona, jak na takie małe gabaryty, to fajnie się tym jeździ w ogóle. Tak. Bardzo i nawet w miarę ma depnięcie. Jak to prawda. Fajny. No i w zasadzie taki sam Mini Cooper, a może nawet fajniejszy kolorystycznie, jest w Spota Wheel już od 86 900 zł. A zobaczmy jeszcze to zdjęcie poprzednie. Co tam się stało nad kołem? No właśnie, no właśnie. Bo to jest historia. Ja wam powiem. Ja wam wszystko powiem. Tylko... Poszło do kolei. Ale cię panowie, ja wam powiem, bo jest taka historia, że miał stuczkę Ingolo Kanty, bo on w ogóle przyszedł do Leicester, to było z czasów Leicester, no i tam jeździli Ferrari, nie, jakieś tam Porsche, zajebiste samochody, a on stwierdził, że w sumie ja nie potrzebuję samochodu, nie, w kontrakt mu chcieli wpisać jakiś samochód, no tam pytają go, jaki preferuje, on w sumie nie chce, no po co mi samochód, no i dał się namówić w końcu na tego miniacza, był tani względnie, jak na szatnie Leicester i miał stuczkę, no i jak miał stuczkę, no tam ludzie się zbiegli, patrzył, Kanty, no zdjęcie z każdym sobie porobił, wrócił do klubu i po prostu sobie wyklepał ten samochód, w sensie do mechanika oddał i jeździł dalej. A tam wszyscy jego koledzy piłkarze, tam Ferrari, tak, co ty robisz, czym ty jeździsz? On w tydzień zarabiał na 5 takich samochodów, a wolał taki. No i szanuję. I brawo, bardzo i brawo. Super ciekawostka. Dokładnie. A to dziękuję. Jest jeszcze ten, prezydent Urugwaju, nie wiem, czy on jeszcze cały czas jest też, który tak bardzo nie obnosił się ze swoim bogactwem i też chyba jeździł w ogóle rowerem, czy i chodził w takich bardzo popsutych ciuchach. O. No. I Austrii prezydent też jest taki, że metrem szanuje, jeździ. Szanujemy taki. Jak był mecz Polska-Austria, to metrem przyjechał prezydent Austrii. Mega fajnie. Dobra, bo nas będą gonić, że za wolno. Dobra, no to co, pobawcie się Wojtek z... A nie, już nie ma tego. Nie ma, nie ma. Jeden. Aha, dobra. To co mamy, furkę jeszcze mamy jest jedną? Jest jeszcze. Idź furkę do końca. No to furkę, to na Krzyśka furka. A, no to nie. No to nie. Tyle to no nie. To nie, to jak to jest Jürgen Klopp, to musi być Opel. Brawo! Nas auto. No, występował z naszymi reprezentantami tak w reklamie, nie? Tak brawo. Jest. Jeszcze brawo. Kuba do tyłu musiał iść siedzieć. Ople to gorący towar w Polsce. W Spota Wheel dla fanów dostępne już nawet od 26 900 zł.
Czyli Krzysiek punkt. Jak stracił paskę kapitana, tak zrobili. Nie, to lewy musiał iść do tyłu. A, lewy, to Kuba do przodu. No. Aha, no faktycznie. To wytniemy, bo to nie było ciekawostka. Nie, nie, to masz, damy to. Powtórzymy teraz. W ramach rozkręcenia się dopiero. Dobra. Już nie ma furek, już nie ma furek. Alright, poproszę. Tylko na Łotę Wilson furki. Złość Paczula. Zapraszamy. Złość Paczula. A bo ty chciałeś coś powiedzieć przed Adamem? Nie, nic już nie chciałem. Okej. Okay. Złość Paczula na Macieja. Mogę kamerę na mnie? Poproszę na mnie kamerę. Jeszcze raz napisz, to dzwoni na policję. I nie żartuję, chodź. Więc morda w kubeł i oglądaj. Dziękuję. Jaki wpis na czacie zdenerwował Pawła? Paczul tyle waku, Paczul nie ma wiązadeł, Babenko dwie asysty, Mandziara do quizu. Grubo. Się bawią. Nie wiedziałem, że Paweł jest taki nerwowy. Krzyknął strasznie, nie? No. Powiem wam, że nie znałem tego. Paweł Paczul wstał i wybrał złość. Tak. Groźny człowiek. To jest odpowiedź? Tak. A. Paczul tyle waku. Zobaczmy odpowiedź wideo. Mogę kamerę na mnie? Poproszę na mnie kamerę. Jeszcze raz napiszesz Babenko dwie asysty, to dzwoni na policję. I nie żartuję. Więc morda w kubeł i oglądaj. No tak było. Ale to się tą fryzurę tam. No. Możemy na chwilę pokazać. Były takie czasy. Pewnie już wzięli do kosza. Ile to lat temu było? Ja. Wąs, minus dla wąsa, minus jeden. Minus. Jacy wy młodzi byliście. Ty już tam ile to było lat temu? Szczuplutki, elegantny mężczyzna. No. A teraz za was. A teraz to się porobiło. A teraz już czarnej kuchni. Nie, pierwszy sezon Rakowa w Ekstraklasie. To jest 19 albo 20. 19-20. No to już jest 3-4 lata temu, panowie. No. Kawał czasu. Zobaczmy jeszcze punktację. Zobaczmy punktację na koniec, bo już teraz wjeżdżacie na stadion i się ścigać już na stadionie. Nice. Słuchajcie, jest taka historia, ważna sprawa, że to jest ten moment, kiedy rozdajemy vouchery. Pierwsze 10 osób, które napisze w komentarzu, ale w komentarzu pod transmisją, nie gdzie na, gra Ruslan Babenko? Na czacie. Gdzie gra teraz Ruslan Babenko? Brawo, dobrze. To jest można pytanie. Googlować. Nie można. Kto googluje? Refleks, no. Kto googluje, my widzimy, mamy kamery w waszych domach. Nie, googlowane się nie liczą. I poza tym Paweł zadzwoni na policję. Paweł zadzwoni na policję. I okrzyczy. Bo ja nie gram. Bo ty nie wiesz, kto to jest. Ale nie podpowiada, nie podpowiada. Paweł Paczul przyjdzie z kolegami. Ale ja z miasta na G. Absolutnie się nie ten. A ty z Giewontu. Weźmy tym krzyżem. To dawał na... Proszę bardzo. A co zostało jeszcze? Furki już nie ma, Stasiak jest, Czułko jest. I złość Paczula chyba jednak. Na siebie. Odwróć się, proszę. Muszę gonić pana wąsa. Kurde, pamiętaj, że jest ciąg logiczny. No nie. Reakcja, czułem swoją reakcję. Już. Już? Dobra. Czy to jest Polak? Nie. Czy grał w top 5 lig europejskich? Tak. Czekajcie, bo za mocno poszedłem. Czy zdobył Mistrzostwo Świata? No nie. Nie. No nie, o... Top 5 Polak, nie Polak, top 5 bez Mistrzostwa Świata. Co? Nie poznacie. No on już widział przecież, no. Ale masz podpowiedzi dzisiaj dużo. Poza tym nie jest aż taka podpowiedź wielka. No. No to prawda. No nie wiem. No nie. Weź to. Czy... Lecimy to samo. Czy to obrońca? Tak. Czy na literę Z? Tak. Pójdę w to. Czy grał w Anglii? Tak. Czy to teraz za 3 punkty? Za 2. A jak nie zgadnę, to co? To minus 2. To jest ryzyko, jest przyjemne. Czy to pan Zabaleta? Brawo! Wow! Wcale nie podpowiedziałeś tym, co napisałeś. O, Pablo Zabaleta, ja tam źle napisałem. Paulo napisałem. Błąd. Słuchaj, trzeba pomagać temu koledze, tak? Jakby tobie ktoś pierwszego dnia w szkole nie pomógł, to też wiesz, nie w szkole, byś się nie rozwinął. Pierwszy dzień szkoły. Pierwszy dzień szkoły. Jaki był ciąg logiczny? No Z. No Z. Nie. Nie? Nie. A co? Czekaj, Zabaleta, poczekaj. A jest za to punkt?
Teraz nie ma. Mnimy. Zabereta, Zambrotto, Żurawski, Zinczenko. Zizu, każdy z nich. Zazu, Zizu, Zuza! Zazu, Ziza! O Jezus. Ale mega kreatywne, szanuję bardzo. Ładne, ładne. Trzeba to przyznać, ładne. Dziękuję, Wojtku, że odgadłeś. Wszystkie poranki, które wydaje Kuba. Kombinowałem, czy każdy z nich grał przeciwko Barcelonie w swojej karierze. A to też jest pewnie prawda. Możliwe. Poproszę złość Paczula na pana Maćka. Macieju, złość Paczula, konfrontuj się z nią. Rychu, nie pierdziel. Bawię się czasem rymami. Jak rymuje Rychu? Paczul w sraczu, Paczulku ty tchuszku, Paczulu paciulu, Paweł Paczul cały w strachu. To była bardzo mocna internetowa potyczka. To był ten Ryszard Makowski, co był kiedyś w tym kabarecie Otto? Nie wiem. Tak, tak, a to... potem był w studiu Jajo. Ale to naprawdę był on? Tak. Paczul w sraczu, Paczul ty tchuszku, Paczulu, paciulu. Zwróć uwagę na datę. 13 sierpnia 2022. No, co wtedy było, pamiętasz? Dwa dni przed 15. No. To jest wolne. No. W niebowzięcie na Święcie Marii. Dobra. Tylko do... C. Paczulu, paciulu. Brawo. Tak? Brawo. Ty mi zaimponował. Brawo. Brawo. Mamy dowód, mamy dowód. Paczulu, paciulu. Pięknie. Brawo, Maciek Wąsowski. Utrzymujesz punkty. I czy mamy coś jeszcze? Chyba coś mamy. Stasiak ostatni. A jak punktacja wygląda? Emocje. Co za pojedynek na koniec. Czy będziesz mężczyzną i weźmiesz na siebie? Na siebie, no. Uff, nie znam Stasiaka. Jakim przydomkiem obwołała Mirosława Stasiaka lokalna prasa? Ronaldo z Ostrowca, Figo z Opoczna, Piotrkowski Pele, Romario z Gomunic. Jako że wystawiał się na pozycji napastnika Stasiak, więc wykluczam... O kurde, Piotrkowski. Tutaj mam trzech napastników. Pele już trochę późno, już... Czyli wykluczam tak, wykluczam Pelego i wykluczam Figo. A Pele sklepek? Ten był późno. Zostawiam, kiedy on działał... To będzie albo Romario z Gomunic, albo Ronaldo z Ostrowca. Proszę państwa, jakie to są emocje. Straszne emocje, ale przegrać z tobą to zaszczyt. Któż mógłby być tym ostrowieckim Ronaldo? Albo gomunickim Romario? O tym, zważywszy na to, już po przerwie. Zobacz, Kuba, ja idę logiką. No. Powiedziałeś, że to będzie logiczny dzisiaj quiz. Romario grał bliżej lat 90. Pan Stasiak korumpował na początku XXI wieku. Ale duże słowa w razie. A w XXI wieku grał Ronaldo Nazario. Więc pójdę w Ronaldo z Ostrowca. Dzisiejszy quiz wygrywa Krzysztof Mieszko. Debiutant, proszę bardzo, proszę bardzo. Co trzeba było dać? Romario z Gomunic. Romario z Gomunic. Czyli byłem blisko. Byłeś, twój tok myślenia był dobry. Był dobry. I właśnie mniej więcej dlatego dałem Ronaldo, bo jakby wiedziałem, że kojarzę z tymi czasami. Najlepszy debiut od czasów Kamili Skolimowskiej w Sydney. Krzyszku, Krzyszku, co wybierasz? Ja Pacewicza. Ja chcę, nie, ja zostawię go dla ciebie. Nie chcę. Nie chcesz go? No, nie chcę. Musisz. Wiecie, dlaczego nie chcę? Już masz. Bo już mam. Nie, to ja poproszę... Co tam jest? Tam jest trałka. Szala, trałka szala, i... szala i trałka i Kowacewicz. Szala, proszę bardzo, szala dla ciebie. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Nic tak ważnego nie wygrałem. Maciek, brawo. Co dla ciebie? Super. No, to chyba oczywiste, nie? Nie, no wezmę Vladana, no. No, tak, przypadkowo całkiem. A co? Ludzie, jestem w krąży, tak jakbyś, wiesz. I kto ma trzecie miejsce? Wojtek. Wojtek. Wojtku, proszę bardzo. Łukasz Trałka. Dla ciebie Adam. Będzie uście z goli prowadzącego. Dziękuję. To jest najważniejsze dla mnie. Mogę powiedzieć jedną rzecz? Proszę. Że bez was bym mimo wszystko nie wygrał. To było. Tak. Czułem taki trochę teamwork. I pamiętaj jeszcze o... Potnę to zdjęcie na cztery i podzielę się z wami. Wiecie co? Pokoju ja naprawdę mam takie zdjęcie, bo to było przy okazji nie jestem zdziwiony. Którejś koszulki Rakowa, premiery. To było dorzucane chyba do takiego boksa. Ty kupujesz koszulki Rakowa? Nie, to by w ramach promocji było wysłane do dziennikarzy.
Koszulkę Rakowa. I tak. do Macieja Wąsowskiego też. Dominik, ale ja chyba oddałem albo tutaj do kanału, albo komuś. No ja mam kartę, więc będę mógł korumpować. To znasz tych ludzi, my już wiemy. Kiedy Łukasz miał włosy. Tak, tak. Cenna rzecz. I to takie bujne. Niespotykana. Także co? Sprawdzajcie furki na Spot a Wheel. Sprawdzajcie nasze produkcje. Sprawdzajcie ofertę KFC. I sprawdzajcie wyczyny. Pana Mirosława Stasiaka przede wszystkim. Wokalne wyczyny. Gratulujemy, Krzysztof. Dziękuję. Krzysztof Pieszko, Maciej Mosowski, dziękuję. Adam Kotleszka, Wojciech Piela. Dziękuję. I Jakub Białek, żegnamy się. Pa, pa, Teletubisie. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj Niewalczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.